widać dźwięk, ale zobaczymy zaraz. Bardziej na ciebie to, że ty jesteś. Nie, właściwie to, że ludzie przeszli. Osoba. Mhm. Zaczekamy, tak? Mhm. Nie mogę znaleźć. Tak, ja nie widzę tak z daleka. Wow, jak panie wyglądają. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim, kochani. Dobry wieczór. Mamy tu takie różne perturbacje. Czy nas słychać? Czy nas słychać? Dajcie plusiki, że nas jeśli słychać. Nas słychać. Czy dobrze słychać? Czy dobrze nas słychać? Jeju, ile ludzi. Dobry wieczór. Tak, słychać. Słychać na pewno. Okej, super. Tak? Super. No widzisz. Moje no, piękne. Jezu, ale szybko to idzie. A ty widzisz, co piszą? Tak, ale bardzo szybko i ja nie nadążam po prostu. Tak. Dobra. Okej, ale słychać. Okej. Dobra, ja może tak na początek przypomnę sobie pytania, które gdzieś zwróciły moją uwagę na YouTube. Ktoś z państwa dodawał. I postaram się odpowiedzieć. Jak na złość mi pewnie teraz wszystko wyleci z głowy. W każdym razie pamiętam, to nie było pytanie, to był raczej komentarz jednej z pań. Ale ja jednak do niego się odniosę. Pani napisała, że jej jest bardzo smutno, dlatego że ona poznała kogoś i ponieważ niewłaściwie się zachowała, to ta relacja się rozpadła. Rozpadła nawet jakby nie zaczynając się, tak? I dlatego pani przeżywa tą sytuację i no, jakoś tak był napisany ten komentarz. I chciałabym się do tego odnieść. Tutaj nie ma sensu, jeśli ta pani mnie słyszy, to ja bardzo proszę nie przejmować się tym, że pani zrobiła coś źle, że gdyby pani postąpiła inaczej, czy zachowała się, czy pokazała siebie z innej strony, to wszystko by się udało, a tak pani straciła szansę na relację z kimś, kto się pani spodobał. To nie o to chodzi. W ogóle to jest zły pomysł, żeby starać się dostosowywać do kogoś, albo starać się komuś się spodobać. To zawsze jest zła droga. Zła po prostu dla nas samych. Zawsze warto być sobą i tak samo trzeba mieć taki sam stosunek do innych ludzi. Nie trzeba człowieka dzielić na części, trzeba akceptować go albo nie akceptować takim, jakim on jest. Co mam na myśli? Nie trzeba nikogo ćwiartkować, nie trzeba samemu też starać się wyglądać lepiej niż się jest naprawdę. No lepiej, co to oznacza lepiej, tak? To wszystko jest bardzo uwarunkowane. I wracając do tego komentarza. Ta relacja się nie udała i ten młody człowiek nie chciał kontynuować z panią dalej relację. Nie dlatego, że pani jakoś niewłaściwie postąpiła, albo niewłaściwie się zachowała, albo pokazała siebie z jakiejś tam niewłaściwej strony. Ta relacja się nie udała, ponieważ pani ważność dla tego kogoś była zbyt niska, minimalna i po prostu i tyle. I nie ma sensu, żeby pani się katowała i cały czas walkowała to w głowie, że gdybym zrobiła inaczej, to coś by z tego wyniknęło. Gdybym postąpiła inaczej, to coś by było. Nie, nie byłoby. Nie byłoby dlatego, że tak jak mówię, że pani ważność dla tej osoby była niska. Dlatego, że niech sobie pani przypomni, kiedy jesteśmy zakochani albo kiedy nam na kimś zależy. Nieważne, co zrobi ta osoba, jesteśmy w stanie wybaczyć bardzo wiele rzeczy i na wiele rzeczy przymknąć oko. I my nie podchodzimy z taką lupą, żeby patrzeć na każdy jej gest albo zachowanie i tak dalej.
Kiedy nasza ważność dla kogoś jest znikoma, oczywiście, że nic z tego nie wyjdzie, nawet gdyby pani się zachowała super, nie wiem, przyzwoicie, nie wiem, o co chodziło w tamtej sytuacji, albo poprawnie według pani, albo jeszcze jak. Jeśli pani ważność, powtórzę, była niska, to tu nie ma co się martwić, że pani zrobiła coś głupiego i dlatego ten ktoś odwrócił się albo nie chciał kontynuować relacji, tak? Co można zrobić zamiast tego? No po pierwsze popracować nad samooceną i zastanowić się, dlaczego dla mnie jest tak bardzo ważne, co mnie pomyślał ktoś, kto mi się spodobał, ale komu nie spodobała mi się prawdopodobnie ja. Dlaczego to jest dla mnie takie istotne i takie ważne? No dobra, nie podoba mi się, to jest normalne. Zachowałam się, no dobra, może zrobiłam coś, co w innej sytuacji nie zrobiłabym, tak? Ale my musimy zawsze być po swojej stronie. I nie przejmować się tak, i nie przeżywać, że ktoś na przykład nas nie wybrał. My też nie każdego wybieramy. Więc tutaj proponuję nie zastanawiać się już, nie zamartwiać się, nie denerwować się na siebie, że ja zrobiłam coś nie tak. Spokojnie. Pracować nad samooceną, nad niezależnością od opinii innych ludzi i nad rozwojem własnych zasobów. Spróbować coś osiągnąć, nie wiem co. Co dla pani jest ważne? Przejść jakąś drogę, która jest potrzebna pani po to, żeby osiągnąć coś, co dla pani wydaje się ważne. I bardzo możliwe, że ten ktoś dowie się na przykład o tym w jakiś sposób i spojrzy na panią inaczej. Ale robić to nie po to, żeby po prostu komuś coś udowodnić. To zawsze jest mylna droga. Robić to dla siebie. Zrozumieć, że jeśli ja tak bardzo się przyjmuję, kto co o mnie pomyślał i tak bardzo jestem dla siebie, nie mogę sobie wybaczyć, że zrobiłam jakieś głupstwo i w ten sposób kogoś zniechęciłam do siebie. To znaczy, że ze mną jest, że ja nie akceptuję siebie na 100%, tak? Że ja nie jestem dla siebie najważniejsza. No i dobra, no zrobiłam jakąś głupotę, ale po prostu, no nie, nie będę po prostu wyrywać włosy z głowy, że Boże, co on pomyślał, a gdybym tego nie zrobiła, to byłby ze mną. No i trudno. Życie toczy się dalej. Zająć się sobą, zająć się rozwojem własnych zasobów, iść dalej do przodu, osiągać cele, które postawimy przed sobą. Ja myślę, że w niedługim czasie zrobimy też albo live, albo nagram wideo na temat misji, na temat celi. Dlaczego to jest ważne, żeby mieć i czym różni się cel od misji? Porozmawiamy też o tym. I to jest dużo ważniejsze niż... Ja w ogóle uważam, że na świecie jest dużo więcej ciekawych rzeczy niż tylko relacje damsko-męskie, tak? Jest dużo innych spraw, którymi można się zająć i zbudować siebie przede wszystkim, tak? Żeby się nie zamartwiać z powodu jakiegoś głupstwa absolutnie. Każdy człowiek robi od czasu do czasu jakieś głupoty i tak dalej i nie ma co się tym zadręczać. Ten człowiek nie jest z panią, powtórzę, nie dlatego, że pani coś tam zrobiła nie tak, jakby pani chciała, tylko dlatego, że pani ważność dla niego była znikoma. Więc tak. I jeszcze, jakie tam były jeszcze pytania? Teraz oczywiście później po live ja sobie wszystko przypomnę. Zdrada jest normalna czy nie? Zdrada? Że co? Czy zdrada jest normalna czy nie? Zależy kto, co rozumie pod słowem zdrada. Proszę to jakby trochę uściślić. Dla mnie, ale to dla mnie, tak? To nie musi być dla każdego. Zdradą jest zrobienie czegoś w tajemnicy przed człowiekiem, którego ja kocham, ufam. I który kocha i ufa mi. Jeśli ja zrobię coś
takiego, co by jemu się nie spodobało i zrobi to w tajemnicy, to jest zdrada. No to oczywiście nie może być normalne, tak? To oznacza, że coś nie układa się w moim związku i idąc tą drogą dalej, oszukując człowieka, którego kocham, ja będę oszukiwała siebie. I tak jest zawsze. Kiedy my myślimy, że my jesteśmy tacy sprytni i że po prostu nikt niczego się nie dowie, to nie chodzi o to, nie chodzi w ogóle o to. Nie chodzi o moralność, nie chodzi o to, żeby ktoś się nie dowiedział czegoś, co chcemy ukryć. Chodzi tylko o to, że oszukując innych, bardzo często my oszukujemy samych siebie. Ale to może taki dłuższy temat. Teraz nie będziemy go rozwijać, ale w razie czego to mogłabym go rozwinąć i udowodnić, że to nie ma sensu, że my marnujemy swój czas i swoje życie na coś, co widocznie nam nie odpowiada. Więc zamiast oszukiwać, trzeba po prostu poszukać jakiegoś innego wyjścia, tak, żeby żyć bez konieczności oszukiwania. No. Ale to jest możliwe tylko dla ludzi silnych, a stać się silnym może każdy, jeśli nie będzie myślał, że on jest taki chytry, taki cwany, że mu się wszystko uda, że nikt się nie dowie, tylko zacznie po prostu pracować nad sobą. A to jest ciężka praca i nie każdy chce ją wykonywać. Co jeśli eks tłumaczy zdradę emocjonalną niską samooceną? No okej, okay, no to jak podniesiesz ją sobie, to się odezwij. Ja przecież nie jestem terapeutką, żeby leczyć twoją samoocenę po to, żebyś ty mnie nie zdradzał. Załatwiaj swoje sprawy, załatwiaj swoje, nie wiem, zdrowie emocjonalne, samooceny, jakby i tyle. Czy jest ktoś, kto tutaj się mścił na swoich byłych? Za zdrady? Czy ktoś jest, kto się mścił na swoich byłych za zdradę? Możemy też ten wątek podjąć, tak? Że czy warto, czy, nie wiem, zadawajcie pytania na temat i na temat zdrady, i na temat jak się zemścić. Co zrobić? Zaraz podjąć. Aha. Zaraz. Co zrobić, gdy o zdradzie dowiadujemy się z internetu? Było rozstanie, on nie przyznał się do zdrady, bo do nowej kobiety. Po czasie okazało się, gdy pojawiły się zdjęcia w internecie, że to była zdrada. Ale jeśli było rozstanie, to nie było zdrady. Albo jest rozstanie, albo jesteśmy razem. Nie, wtedy... no, to było zdradzili. Ja zrozumiałam to tak, że zdradził ją, rozstali się mimo tego, że nie przyznał się, że zdradził i potem wyszło, że jednak zdradził. Za trudny dla mnie. Jeśli się rozstali, to o jakiej zdradzie, po co w ogóle poruszać jakikolwiek temat? Szkoda energii na zemstę. Ktoś tak pisze. A czy warto w jakiejkolwiek sytuacji wybaczyć zdradę? Ale sytuacje są różne, tak? I zdrady są różne, i sytuacje są różne, i ludzie są różni. Warto po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja jestem w stanie wybaczyć, czy ta osoba jest dla mnie na tyle ważna, że chciałabym dalej być z nią czy z nim. I jeśli tak, to trzeba po prostu zapomnieć i przestać, nigdy do tego nie wracać, tak? Odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ja chcę, bo jeśli ja chcę być z tą osobą dalej i budować, daje szansę nam, to jaki sens jest wracać do tego, żeby się denerwować, tak? A jaki sens ma zemsta? Zemsta za zdradę, czy zemsta w zależności, czy zemsta w ogóle? Powiedz mi, że za zdradę, bo taki temat, nie? A jak państwo wyobrażacie sobie zemstę? Właśnie, to jest takie ciekawe. To zależy, tak? Proszę, napiszcie. Jakbyście, jeśli ktoś z państwa by się zemścił, to jakbyście się zemścili po prostu? Co uważacie, że dla was jest zemsta?
Tak, co jest zemstą, tak? Robicie, nie wiem, pobicie auta, nie wiem, na odwrót, skupienie się na sobie. Co według was to jest zemstą? Nie, no można nasmarować samochód byłego, który zdradził miodem, posypać ziarnem i wtedy przylecą gołębie albo inne ptaki i będą jedli to ziarno i dziobami pobiję mu, porysuję ten samochód, nie? Na przykład. Albo jeszcze się takie jajko trzyma się w cieple, surowe jajko. Ono zaczyna tam gnić i podobno się wrzuca to jajko do silnika samochodowego byłego. I podobno bardzo trudno potem się pozbyć tego smrodu. Śmierdzi całe auto i ten. No to nie to, że ja bym, że namawiam, ale po prostu no i jako wariant. Piszą, że obojętność, sukces własny. Jedna pani napisała, ja myślałam, że wybaczyłam zdradę. O, czekaj, gdzieś mi to zniknęło. Ktoś tu napisał, że się zemścił, bo watę jakąś szklaną wsadził do majtek, byłem czy coś takiego. Nie, no ten, ale to nie zdradę, tylko się sprawdza, tak? Na przykład partner wraca z delegacji, czy sprawdzić, jak sprawdzić, czy zdradzał, tak? Posmarować mu majtki, jak to się nazywa? Musztarda, garcica taka sucha. Gorczycą. Gorczycą suchą. Zacznie go piec, jeśli on zdradzał, to on się wystraszy, że coś złapał, zacznie się nerwowo zachowywać, a jeśli nie zdradzał, to powie, że coś mnie tam piecze i tak dalej. Ale dobra, no to są żarty oczywiście. Co ja osobiście, jeśli mam powiedzieć, co ja myślę na temat zemsty, znowu, w zależności... W zależności od sytuacji. Mnie jest bardzo bliska postawa Margarity Małgorzaty z filmu Mistrz Małgorzata, kiedy ona się zemściła na jednym takim latuńskim literatorze za to, że on zniszczył życie jej mistrzowi, jej ukochanemu mężczyźnie. Tak, i ona latała naga na miotle i rozbijała fortepian młotkiem, wylewała tam wody i tak dalej. Taka zemsta jest mi bliska, kiedy jeśli ktoś na przykład skrzywdzi zwierzaka, albo moje dziecko, albo mężczyznę, którego kocham, to jakby no, bardzo, bardzo wtedy jest dla mnie spójne to zachowanie Małgorzaty. Ale jeśli my mówimy o zemście, na tym po zdradzie, ja uważam, że jest to, że lepiej się nie mścić, że najlepszą zemstą będzie obniżenie jego ważności dla siebie, zdystansowanie się, skupienie się na pracy, na rozwoju własnych zasobów i na obniżeniu cały czas tej całej historii, znaczenia tej całej historii dla siebie. I jeśli my się skupimy na pracy i na swoich jakichś tam projektach, i jeśli my rzeczywiście wyrośniemy, a to wymaga czasu oczywiście, to za jakiś czas uważam, że to będzie najlepszą zemstą dla byłego, dlatego że no, nam przestanie zależeć, a zazwyczaj bywa tak, że kiedy nam przestaje zależeć, wszyscy byli wracają. I ci, co zdradzali, i ci, co nie zdradzali, tak, ale no, oczywiście robi to wszystko nie po to, żeby ktoś tam wrócił, tylko po to, żeby, no, żeby rozwijać się dalej, żeby nie stać w jednym miejscu, tak. Zdradził i co teraz? No i do widzenia, no i dobrze, że to się stało teraz, a nie później, tak. Jedna osoba pisze, że wywiesić ogłoszenie ze zdjęciem, że roznosi choroby weneryczne. Akurat była taka sytuacja, ja się bardzo rozczarowała. Był taki pisarz dziecięcy, Kornej Czukowski. To jest coś na... To jest taki odpowiednik, powiedzmy, Tuwima i Brzechwy. Tak? Dla małych dzieci w języku polskim uważam, że nie ma lepszych autorów niż Tuwim i Brzechwa.
И в языку, в литературе российской, таким автором был Корней Чуковский. Я читала там его житёрис и так далее, и так далее. Он имел чварты детскую цурку, барзу хором, там трагичная ситуация, там Голгофа была, и всплучила ему. И потом я еще доведяла, что он зепсул житие одному такому молодому человекове и девчине, мяновите. Они еще спотыкали, а та девчина подобала еще Чуковскому, хотя он имел жены и чурка дети. И он пустил таком плетке, что тен хлопак ма хоробу венеричному и когось там заразил. И та девчина так ще приїла, яка була закохана в тим хлопаку, віжила Чуковському, він був авторитетом втеді, увіжила му і усунула тяжі, а була вже в заавансованій тяжі. І нігде вінці не могла мати діти. І там по лятах вони ще споткали та дівчина і тен хлопак, і були приятелями до кінця життя, але вона вже не вийшла замуж і не уродила вінці діти. Так що ну, так же була розчарувала нам Чуковським, так, же видавала мені ще, що... Я відомо, що нік не з ідеалом, але робити такі речі, так, не сподівалася того по Чуковським, який писав дуже пікні байки для дітей, направду, дуже уталентовані і так далі. Муха Цокотуха, наприклад, написав, ні? Майдадир і так далі. Tutaj dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest, czy panie wybaczyłyby zdradę? Ja może odpowiem pierwszą. No mów. Ja bym nie wybaczyła zdrady, nawet jeśli bym chciała, żeby wrócić i tak dalej, no to ja wiem, że po prostu nie będzie tak jak kiedyś, po prostu. I ja nie będę się zachowywała i po prostu to już nie wyjdzie. Nawet jeśli bym chciała, po prostu to nie wyjdzie. No i tak jak tutaj jedna pani napisała ładnie, śmieci same się wyniosły, po prostu. Dokładnie. Wybaczyłabyś zdradę w jakimś przypadku? Czy ja wybaczyłabym zdradę? No nie wiem, chyba nie. Nie wiem. Ale znowu, w zależności od tego, co mamy na myśli mówiąc o zdradzie, tak? Czy, zdradę... że tak powiem, stosunek płciowy, czy zdradę jako zdradę, że nawet nie było fizycznej bliskości, a człowiek, taką emocjonalną którego zdradę. Kocha, nie wybaczyłabym. Nie to, że nie wybaczyłabym, ja po prostu nie mogłabym znowu zaufać, tak? I coś by pękło. Nie chodzi o to, że tam nie wybaczyłabym, tak? To jest po prostu silny ból, a po co, tak? Tak. Jedna pani napisała, że chciała się zemścić, dając profil na portalu gejowskim swojego zdrajcę i dać numer telefonu, ale odradzili jej znajomi rodzice, czy tam bliscy. Aha. Ale dobry pomysł. Jedno pytanie było, już ci powiem, Boże, gdzieś mi to zniknęło. Aha, jak zrobić, żeby żałował po rozstaniu, że zdradził? I potem co zrobić, że żałował, że to się stało, że się rozstali, że zdradził? Żeby żałował, trzeba się rozstać, trzeba zablokować go wszędzie, trzeba skupić się na sobie, trzeba postawić sobie jakiś cel, trzeba odpowiedzieć sobie, po co ja żyję, czym ja chcę się zajmować, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie istotne, co mnie motywuje i zacząć to robić. I oczywiście nie pozwalać sobie na rozpamiętywanie i wracanie tam do tego, co było. I zostać kimś tam w jakiejś swojej dziedzinie. I zostać w tej dziedzinie osobą, no nie wiem jak to powiedzieć. Ekspertem. Ekspertem, załóżmy, tak? A każdy były, z którym na przykład mieliśmy tylko seks, nie było uczuć, albo mieliśmy nawet seks jeden raz. Ci byli, oni mają takie coś, że oni obserwują, nawet jak nie byli zakochani, nie byli zainteresowani rozwojem relacji, oni od czasu do czasu cały czas wchodzą, lażą tam z lewego kąta albo pokryją mu jakoś, tak? I o co mi chodzi? Były na pewno się dowie o naszym szczęściu. Były nie zniesie, w ogóle zresztą wszystkie osoby, które nam życzą źle,
Najlepsza jest zemsta dla nich, zostać człowiekiem szczęśliwym i oni tego nie przeżyją po prostu, tak? I były tak samo, jeśli były zobaczy, że my jesteśmy szczęśliwi, że my jakoś realizujemy swój potencjał i wcale nam nie jest źle, cokolwiek robimy, nie wiem, hodujemy tam ziemniaki czy pomidory na ogródku, ale cieszy nas to, wymyślamy nowe rodzaje pomidorów, tak? Na przykład, nie wiem, jakoś rozwijamy się w tej dziedzinie i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy szczęśliwi, co najważniejsze. Ja uważam, że to jest najlepsza zemsta. I ja naprawdę, ja nie mówię to po prostu byle powiedzieć. Ja jestem absolutnie przekonana. Najwyższa szkoła jazdy, najlepsza zemsta jest obniżyć ważność tej osoby dla siebie i się rozwinąć, iść dalej, tak? Stać się kimś. No, było pożałuję wtedy, oczywiście, że tak. Ale jakby, no, nas już nie będzie to interesowało. My już nie będziemy to robili po to, żeby ktoś tam coś pożałował, tak? Ale to będzie dotkliwe, tak? Kiedy ktoś, kto, no nie wiem, nie, dla kogo nie byliśmy wartością, a kto wiedział, że on jest wartością dla nas, tak? I mimo to zachował się jak sposób raniący nas. I nagle po jakimś czasie, przeważnie dłuższym czasie, tak? Bo zmiany w nas nie następują bardzo szybko, więc to wymaga czasu. Ten ktoś dowiaduje się, że no, nie pamiętamy, jak on ma na imię. To będzie, ja uważam, że to jest najlepsza zemsta, tak? I naprawdę, naprawdę, słuchajcie, po pierwsze istnieje coś takiego jak bumerang. To, i tu nie musimy nic robić. Życie wszystko bardzo sprawiedliwie zrobię za nas. To na 100%, na 1000%. Więc tu nie ma co się zastanawiać. I najlepszym sposobem jest dystansowanie się przed ludźmi czy człowiekiem, który nas skrzywił. I zapomnienie w ogóle o tym, jak pisze się jego imię, tak? To jest moja subiektywna opinia. Ale jeśli, załóżmy, brakuje nam doświadczenia życiowego, czy tam jeszcze coś i bardzo chce się zemścić, no to może się zemścić, no to ten. Ale i tak w końcu po jakimś czasie dojdziemy do tego, że najlepsza zemsta to całkowicie usunięcie tej osoby ze swojego życia, myśli i po prostu kiedy on się odezwie, po prostu nie pamiętać kto to. No to jest moje zdanie. Tak, ja zgadzam się. Nie wchodzić, nie. Nie rozumiem, są dziewczyny, które na przykład mówią, że nie no, nie zablokuję, nawet jeśli tam nie było zdrady czy coś takiego, nie no, nie zablokuję go, no bo jakby, no głupio. A co ci to obchodzi, czy głupio? Nie, to w tym momencie my nie myślimy o tym, jak my wyglądamy w jego oczach. My blokujemy nie po to, żeby zrobić komuś na złość. Po co my blokujemy kogoś? My blokujemy po to, żeby obniżając ważność kogoś dla siebie, my nie możemy mieć z tą osobą do czynienia. My nawet myśleć nie powinniśmy o tym człowieku. A po jakimś czasie, kiedy to zacznie z nas schodzić i on zacznie się stawać coraz mniej istotny dla nas i no, przestanie nam zależeć, inaczej mówiąc. Zaczniemy po prostu astywać, jak będzie po polsku. Chłodnieć. Nie wiem, jak czy tak się da powiedzieć. Zobojętniać. No, coraz bardziej obojętnie zaczniemy się stawać. To byle napisze albo zadzwoni, będzie jakiś ping, tak? I my nie powinniśmy nawet widzieć, czy ktoś do nas dzwonił, czy ktoś pisał do nas, tak? Nie ktoś, a ten były. Inaczej znowu będą pobudzane te połączenia neuronowe w naszym mózgu związane z tą osobą, a my musimy zrobić wszystko, żeby była biała kartka. Dlatego my blokujemy tą osobę, a nie po to, żeby mu coś pokazać czy zrobić na złość. Na złość my nie zrobimy, dlatego że on nie jest emocjonalnie związany z nami, skoro zrobił coś takiego, tak? Więc na złość my nie zrobimy. Ale po prostu, żeby szybciej wyjść z tej sytuacji, to trzeba po prostu wyeliminować jakikolwiek bodźce ze strony tej osoby. Ostatnio bardzo negatywne te live'y. Szkoda. No co zrobisz? No... Pani może zrobić pozytywne, no co zrobisz? Zdradzają nieszczęśliwi ludzie. Co pani sądzi o tej tezie? Tak, zdradzają ludzie nieszczęśliwi, którym się wydaje, że oni w ten sposób usiedzą na dwóch krzesłach, że zachowają to, z czego nie chcą zrezygnować, ale co nie jest dla nich największą wartością.
I jednocześnie w jakiś sposób sobie tą tam ulżą, żeby mieć na miastkę tej wartości, ale jednocześnie nie stracić to, co wartością nie jest, tak? I oszukując innych, oszukuję siebie, to prawda. Ale niestety czasami trzeba bardzo dużo czasu i przemyśleń, i przeżyć, żeby dojść do tego wniosku. Dlatego, że człowiek nigdy się nie uczy na błędach innych ludzi. I mało nawet kto uczy się na własnych błędach. Także no tak bywa, że ludzie oszukują siebie i marnują na to lata swojego życia, czas swojego życia. Jak obniżyć jego wartość? Proszę o przykłady. Ważność, tak? Usunąć zdjęcia, usunąć wszystko po prostu. Nie mieć, ja na przykład nie miałabym takiego, to jest przykre usunąć zdjęcia i tak dalej, ale jeśli po prostu kogoś kusi, żeby zerknąć na te zdjęcia i tak dalej, no nie, po prostu trzeba usunąć. Nie myśleć, najważniejsze nie myśleć. Wyrzucić wszystkie pamiątki, nie chodzić, które dostaliśmy od tej osoby, tak? Nie chodzić tymi samymi ulicami, co chodziliśmy razem, nie słuchać tych samych piosenek i tych filmów, co oglądaliśmy razem, nie słuchać w ogóle smutnych piosenek, tak? To jest bardzo ważne, kiedy jesteśmy na takim odwyku. I no co jeszcze? Absolutnie blokada informacyjna, poprosić znajomych, żeby nic nam nie mówili o tej osobie. I ten, i... Sprzedać rzeczy, jak mają wartość, dokładnie. Po co wyrzucać? Ja bym sprzedała. No sprzedać, no chodzi mi o to, żeby jak najszybciej się tego pozbyć, bo póki będziesz sprzedawać, to będziesz o tym myśleć. Nie, no tak. Będziesz miała tą kotwicę w swoim domu, tak, w swojej psychice, a jak wyrzucisz, to będzie szybciej. Tyle. Albo komuś tam otoż jakiemuś bezdomnemu. Jak zareagować na to, że agresywny ex... Mąż jest zły, że pani chce zmienić nazwisko po rozwodzie. W ogóle nijak nie reagować. Kurczę, jakby... dlaczego pani reaguje na to, co myślą inni ludzie o tym, co pani robi? Pani chce zmienić nazwisko, pani po prostu zmienia. I tyle. Niech reaguje jak chce. No, jakby w jaki sposób to panią dotyczy. Ja sprzedałam ten pierścionek z cyrkonią. No i bardzo dobrze. No i ten, i zapomnieć teraz i wyrzucić z głowy. I zacząć się czymś zajmować na poważnie, czymś. A, ex, były mąż chce, żeby pani zmieniła nazwisko. Nie, nie ta pani. A, no to on też może chcieć jakby, ale no to do pani należy, czy pani zmieni nazwisko, czy nie zmieni, tak? No chcieć, my wszyscy możemy chcieć wiele rzeczy, tak? Trzeba po prostu wiedzieć, dokąd sięga nasza moc, tak? Co możemy zrobić, a co zrobić nie możemy. Pani były mąż nie może panią zmusić do zmiany nazwiska. Może poprosić panią i pani zadecyduje, czy pani zmieni, czy nie, ale zmusić nie może. Więc super live. Dziękuję bardzo, pani Alicjo. Były pomylił moje imię z poprzednią partnerką, potem twierdził, że moja wina, że mu ją wgadałam już. Ale jeśli były, to jaka różnica? Jeśli były, to powiedział. I jeszcze raz, pomylił imię z byłą partnerką i powiedział, że to kiedy jest... jeszcze nie był były, kiedy jeszcze nie był byłym, chyba tak, no pomylił imię, i tak? Potem powiedział, że to twoja wina, bo mi to wgadałaś cały czas. No i co, i pytanie, na czym polega pytanie? Chyba, że czy, nie wiem, czy zdradzam, czy coś, czy nie to jest ma normalne? Pytanie, to proszę napisać pytanie, dobra? Nie ma pytania, nie ma odpowiedzi. Bo jeśli to jest stwierdzenie, no jakby tu nie ma na co odpowiedzieć. Bardzo pani uwielbiam. O, dziękuję bardzo, jak miło. A, no i odpowiadając na temat, na tytuł naszego live'a, tak? Co zrobić, jeśli były nie wracać? Nie wraca. Co będzie, jeśli były nie wróci? Nic nie będzie. Żyliśmy zanim poznaliśmy byłego i żyliśmy bardzo dobrze. I tak samo będziemy jeszcze lepiej żyć, ponieważ zostanie nam doświadczenie życiowe dalej. Nic nie będzie. Nie wiem, nic nie będzie. A, jeszcze widziałam, także nie przejmować się tym w ogóle, nie przestać sobie głowę zawracać, po prostu nie myśleć o tym. Widziałam takie pytanie, co zrobić, jeśli były chce... Zbliża się 8 marca, tak, Dzień Kobiet. Jeśli były napisał, że chce spędzić razem 8 marca, to święto.
Я пропоную, если было написал, что хочет, а расстались еще, так, спендить разом 8 марта, то поведеть, что, ну, слушай, ну, можем еще споткать 10-го, 8-го, уже мам планы. А если он повіє, що ну хотів би ті подарувати квіти і так далі, повіє, що ну можеш приїхати завіч квіти, якби, але ну, зостав квіти, так і споткаємо ще 10-го. Чи як помилив, то вертаючись, чи як помилив моє ім'я з її, то чи він надалі мав контакт тоді, коли був зі мною? А не мам поєнча. Може, не мав контакту, але мислял о ній. Так, я не мав шкляної кулі, не мав готова. Я мам враження, що завжди щось є на речі. Я мам враження, що завжди, так. Особисто я мам враження, що завжди щось є. Або, що мислял, або, що щось там... Навіть, якщо не було, то, що мислял. Завжди мам враження, що щось є на речі. Не вім. Залежи теж, і или часу разом панство і стище, так? Може, просто місяць ще спотикаємо, і він просто... Ну, а з тамтом був 6-3 роки, ні? Ну, так, але, наприклад, як роки стище разом, наприклад, помилі, ну, то для мене це трошки дивне. Як на реагувати на зашибки Буего, чи ігнорувати? Там одна пані ще питала, чи, наприклад, написати, що не хочемо контакту, що зробити? В залежності від того, що пані хоче, так? Якщо пані хоче, щоб він вручив, якщо пані не хоче, щоб він вручив, то, очевидно, не реагувати на жодні зачепки, так чи інакше. Для того, що якщо розсталися, чи якщо він є збилим, то були якісь поводи. І не може пані реагувати одразу, як він щось йому там засиндяло в якомусь місці, він там щось почав паням зачепити, так? Він не реагувати на жодні зачепки, на жодні пінги. Если залежим, если он привартощовал за лучшую ситуацию, дошел до внеску, что он жалует, ну, то он еще заховает, как нормальный человек, он зазвонит до пани, альбо напишет так и повів просто, что не могу перестать о тебе мыслить и жалует там, например, так. А те все пинги, так, те все там, хей, что у тебя есть что-то тут. Альбо же, о, чи могу достать свою речь с повратом по 2 месяцам, как кто-то так пишет. Докладно, а яка речь? Блюзы. Ага, гребень, так, штучка до зубов. Czy jeśli był kontakt fizyczny przez dłuższy czas, jest większa szansa na powrót niż bez niego, na powrót byłego? Mm-mm. Bez różnicy, czy? Bez różnicy. Powrót jest, większa szansa na powrót, jeśli ludzie się kochają, czy kochali się, tak? Jeśli było uczucie. Co? Коти ще забіяю. Так, добре. Чи якщо був контакт... А, так, то вже було, так? Читай ти кава. Мій екс моторично висила смс-и в відстемпах кілька місяців, коли можу впасть на гербати. А питання... Ну, і на чому полега питання? Бо то є ствердження. Ну. Нема питання, нема відповіді. Може, пані просто хотіла нас поінформувати, що як звисила і те. Завжди ладно виглядаєш, Тетяна, але дійсно виняткова. Вау, дякую дуже. Дуже дякую. Але то сам тільки слова, чи полягають на словах, чи на окреслених чинах, як довод, що хтось зрозумів? Слова то сам слова, то сам фалі дзвінкове, і теж, очевидно, не варто... керувати ще тим, що хтось мовить. І навіть як плаче, то теж не варто ще. Так, так, абсолютно. Боже, як нарци потрафимо плакати. З смілостю моєго життя. Ніхто так не потрафить плакати, як старий нарц. Або молодий нарц. Але, вертаючись до питання, мужчина характеризує то, характеризуємо чини, не слова, тільки чини. І якщо мужчина коха, то не треба ще бачити, що він не буде мукл, чи не буде відділ, чи буде ще кримпував, зробити якісь чини, щоб просто з яких виникає, що чоловік речевище або ще змінив, або привартощував, і речевище щось хоче. Він може повідати, що ще змінив, що по-перше, то не будуть пінги, тільки буде щира розмова. І по-друге, він не буде понагляв,
przebieg wydarzeń, nie w tym sensie, że on zniknie, tak? W tym sensie, że on nie będzie, jeśli pani mu odmówi, tak? Na przykład pani mu nie ufa, bo on za mocno panią zradził, on będzie dalej się starał, tak? I będzie się starał, pokazując to czynami. Co zrobić, żeby facet kupował kwiaty? Mówiłam i nie pamięta. Moim zdaniem po prostu mu nie zależy na tyle. Albo po prostu, nie wiem, powiedzieć wprost, że o, jest 8 marca, kup mi kwiaty. Na przykład. Ale no, nie wiem. No, gdybym ja powiedziała kup mi kwiaty, to już bym, ja bym się tak nie cieszyła z tych kwiatów, tak? Tak? No chyba, żeby kupił i potem wytresować. Ale jeśli to już jest kilka razy, to znaczy, że mu nie zależy po prostu. Według mnie po prostu jemu nie zależy na tyle. No bo jeśli mówisz komuś kilka razy, że kup mi kwiaty, a ta osoba nie chce tego robić. Udaje głupiego, nie? No właśnie, no to znaczy, że jej nie zależy. To jest oczywiście moja opinia, nie? Mężczyzna daje do zrozumienia, że chce się spotkać, ale nie mówi tego wprost. Czy wypada zaproponować spotkanie jako pierwsza? Robi to specjalnie, żeby zaproponować. Ja bym, szczerze mówiąc, ja bardzo ostrożnie podchodzę do czegoś takiego, żeby tłumaczyć mężczyzn, tak? Mężczyzna chce się spotkać, ale krępuje się, żeby zaproponować to wprost. Halo, on jest mężczyzną, czy pani jest mężczyzną? Kto jakby, kto w związku będzie nosił spodnie, tak? On się krępuje, żeby zaproponować. To proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pani zawsze będzie w tej relacji, jeśli ona w jakiś cudowny sposób się rozwinie, pani będzie robiła to, co powinien robić mężczyzna, tak? On boi się zaproponować, to niech się boi dalej. No może pani zaproponować spotkanie sama, oczywiście może pani, no ale patrzeć potem... Czy to pani odpowiada po prostu? Czy to pani odpowiada, tak, że zawsze będzie pani proponowała, zawsze pani będzie inicjowała jakieś tam historie, tak? Czy pani to odpowiada po prostu? A z drugiej strony bardzo też proszę uważać, bardzo często manipulanci robią w ten sposób, że udają takich biednych, takich nieśmiałych, takich wstydliwych, skrępowanych, tak? I robią wszystko, żeby dać do zrozumienia, że on się krępuje, po to, żeby dziewczyna zrobiła pierwszy krok, po to, żeby mieć wymówkę. No to przecież ty zaczęłaś, tak? To ty mnie zaprosiłaś i ty zainicjowałaś i tak dalej. Także to też ty uważać. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mi odpowiada mężczyzna, który krępuje się zaprosić mnie na spotkanie, tak? No kurczę, nie? No mężczyzna powinien być mężczyzną. Dla mężczyzny to jest... Czego to się krępować, tak? Może po prostu pani się wydaje, że on się krępuje, a on po prostu nie jest zainteresowany. Była, napisała po czasie i zaprasza na Wielkanoc. Czy jest sens jechać? Jeśli panu zależy i nadal na byłej, to czemu nie? Nie trzeba też komplikować życia. Trzeba starać się żyć im prościej, tym lepiej, tak? Była zaproponowana na Wielkanoc. Pan ma uczucie do byłej. Chce pan, może są jakieś niedopowiedziane rzeczy. No to czemu nie? Jechać oczywiście. No chyba, że tam była biła, czy coś takiego. No to wtedy chyba nie warto. Nie, no tak. My nie wiemy, nie znamy tego anamnezu choroby, tak? Że jeśli była... No rozumiemy, że to jest w jakichś tam granicach normy, tak? Co zrobić, że mężczyzna nie otwiera drzwi do auta? No ja myślę, że jeśli... No po prostu stać, podejść do auta i nie leźć szybko, nie otwierać samy i nie wsiadać, tylko stać i czekać, aż on otworzy. Potem otworzysz mi drzwi? No ale po prostu, jeśli ja stoję i nie wsiadam, jeśli on się spyta, co, a czemu nie wsiadasz? No czekam, aż mnie otworzysz. No, tyle. I po prostu siedzieć w po prostu stać, nie pchać się sami pierwszy, tak? Tylko stać i zaczekać, pokazać, że dla ciebie to jest normalne, jakby kiedy mężczyzna otwiera drzwi do auta. Nie pchać się sami, tak? Myślę, że nigdy bym nie powiedziała kup mi kwiaty, ale raczej, że kocham kwiaty, a facet, któremu na mnie zależy, sam się domyśli kwiaty. To prawda, 1000%, 100%. Nawet nie macie pojęcia dziewczyny, jacy faceci są domyślni, kiedy im zależy na dziewczynie. I się domyśli, i kupi, i tak dalej. I nie trzeba ich w tym wyręczyć. I nie trzeba się godzić, że na przykład jest mi przykro, że nie dostaję kwiatów, i no ale trudno, nie chcę być sama, to będę z takim, który kwiatów nie daje, tak? Nie trzeba jakby obniżyć tą poprzeczkę, tak?
Czy pożegnać się z dawnym partnerem, gdy życie się kończy? Życie się kończy i pani ma 65 lat. Życie się kończy. Jeszcze raz, nie zrozumiałam. Czekaj, pytania. Po prostu, czy pożegnać się z dawnym partnerem, gdy życie się kończy? Mam 65 lat. Dla pani to jest życie się kończy. Jestem bardzo chora, nigdy tego człowieka nie zapomniałam. Latami odrzucałam wszystkie jego próby powrotu. Ja nadal nie rozumiem pytania. Pani uważa, że już kończy się jej życie? No. I aha, czy warto, to było pytanie? Czy pożegnać się z dawnym partnerem, gdy życie się kończy? Pani ma 65 lat, jest chora i partner były ciągle chce wrócić i czy warto się z nim pożegnać? A po co się żegnać? Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja chcę być z tym człowiekiem, czy nie? I nie myśleć, kiedy życie się kończy. Nikt nie wie, kiedy życie się jego skończy, tak? Jutro spadnie nam cegła na głowę i skończy się nasze życie. Tego nikt nie wie. Po co? Tym bardziej, jeśli my już jesteśmy, mamy tyle lat, że wiemy, jak kruche jest życie, tak? No to po co jeszcze bardziej komplikować go sobie, tak? Po co się żegnać? No jeśli partner chce być z panią, no to być z nim oczywiście, jeśli pani chce tego, tak? Czekaj sekundkę. Jeśli partner, były partner panią kocha, to naprawdę proszę się nie krępować, że jest pani chora, czy będzie pani jakoś wyglądała nieładnie. To nie ma znaczenia w ogóle dla człowieka, który kocha. Jeśli pani sama kiedyś kochała, to przyzna mi pani rację. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Byliby ta osoba była ze mną, byliby była nieważne w jakim stanie, byliby była obok mnie. Więc proszę tutaj nie... A człowiek, skoro sam cały czas mówi, tak, w jakiś sposób pani przekazuje, że chce być z panią, to znaczy, że mu zależy. To po co komplikować? Życie tak jest krótkie. Trzeba się cieszyć. Czemu byli wracają nawet po roku czasu i twierdzą, że kochają? Po roku wracają po 8 latach, po 10 latach. Też tam tak? Pani była, że po 15 latach wróci. Dokładnie. I twierdzą, że kochają. No tak, ale spytać go, no a gdzie ty byłeś, kiedy ja miałam urodziny, kiedy były święta wielkanocne, a gdzie ty byłeś te wszystkie lata, tak? I skoro mnie kochasz, to co? Wtedy nie kochałeś, a teraz nagle pokochałeś. Po prostu porozmawiać. Czemu oni wracają, ja nie wiem. Może po prostu... Nie mogą sobie znaleźć kogoś, nowej ofiary. Bardzo możliwe, że zostali sami. Czy, no nie wiem, czy jest sens się zastanawiać, tak? Dlaczego ktoś robi jakieś tam głupoty, tak? Trzeba najlepiej wiedzieć, czy my tego chcemy, czy nie. Dla mnie jest dziwne, nie wracać po 3 latach, tak? Czy może na przykład ktoś kochać, ale i tak zdradzić? No załóżmy, jest facet, który kocha dziewczynę, ale i tak ją zdradził. Czy tam emocjonalnie, czy tam... fizycznie. No emocjonalnie nie, no to w ogóle odpada. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że tam się coś dzieje, skoro zdradził. I możliwe, że on sam sobie nie chce się w tym przyznać. Że coś się dzieje, że coś jest nie halo, tak? Ja nie myślę, że kochając jesteśmy zdolni do zdrady. Ja nie sądzę. Ja też nie. Znaczy, że coś się tam dzieje po prostu. Ja usłyszałam taką rzecz, że no, faceci mówią na przykład, że no wiesz, że to są moje potrzeby, ja nie kocham, po prostu to jest taka moja naturalna potrzeba. I gdzieś widziałam, kurde, nie wiem gdzie, ale że potem kobieta powiedziała, że ale skarb, rozumiesz, jakby ja co miesiąc mam miesiączkę, jakby to jest moja naturalna potrzeba, żeby mieć potomstwo. Mm. Jakby zrozum, nie? Taka inna perspektywa w ogóle. Nie, ja nie sądzę, że to jest miłość. Ja nie sądzę, że można kochając kogoś zdradzić. A też było pytanie, widziałam, że co jeśli były wraca po jakimś czasie i proponuje wolne relacje, tak? No wolne w sensie, że ona też ma innych partnerów, i on ma innych partnerek, inne partnerki, tak? I że oni się spotykają, kiedy chcą. Co odpowiedzieć byłemu na taką propozycję? I ja proponuję odpowiedzieć, że ale ja już mam 2 dla wolnych relacji, po co mi 3? No co tu odpowiedzieć?
Pani Tatiano, bardzo Pani dziękuję za odniesienie się na początku live'a do mojego komentarza. Jestem bardzo wdzięczna. Tak, ja cały czas chodziłam, pamiętałam ten komentarz, kiedyś go przeczytałam i on mi siedział w głowie. Ja zapominałam po prostu, ale potem pomyślałam, że cieszę się, że przypomniałam sobie. Jeśli Pani pomogłam w jakimś stopniu, to jest to dla mnie zaszczyt i bardzo się cieszę. I naprawdę, jakby ciężko Pani nie było, proszę posłuchać mnie i uwierzyć. Tu w ogóle nie chodzi o to, że Pani zrobiła coś złego. Po prostu za mało się znacie. Tak, może to wyglądać tak, że Pani zrobiła coś głupiego, ale nawet jakby Pani nie zrobiła niczego głupiego, to i tak by się to nie ułożyło, ponieważ Pani ważność była za niska. Zwiększy Pani na razie swoją ważność obiektywną, tak? Nauczy się Pani czegoś, zrobi Pani coś, tak? Osiągnie Pani coś, nie wiem, tam cokolwiek, tak? Na różnych płaszczyznach. On się o tym dowie i może spojrzy na Panią inaczej. No i tyle. Ale prawdopodobnie, jeśli Pani się rozwinie i zacznie się Pani zajmować swoim rozwojem, i rzeczywiście zacznie Pani stawiać sobie cele, to wtedy, kiedy on się do Pani odezwie, nie będzie Pani na nim zależało. Bardzo możliwe, że ponieważ rozwijając się i pracując nad sobą, my przechodzimy przez taką transformację, że najprościej mówiąc, ktoś, kto kiedyś był dla nas wow, kogo idealizowaliśmy, albo czuliśmy się, albo bardzo się nam podobał, tak? To jeśli rzeczywiście harujemy nad sobą, pracujemy, rozwijamy się, może się stać tak, że my spojrzymy do tyłu na tamte wydarzenia i wcale nie będzie się nam wydawało, że zrobiliśmy coś złego, niewłaściwego, albo coś takiego, za co można byłoby się od nas odwrócić, czy jeszcze coś. I figura tego kogoś, kogo idealizowaliśmy i przyjmowaliśmy się, że on nie chciał z nami relacji, nagle zmaleje i w ogóle będziemy się dziwić i tak, ale to naprawdę cuda dzieją się wtedy, kiedy my przestajemy się nakręcać, przestajemy idealizować innych, przestajemy rozpaczać, przestajemy, nie wiem, marnować czas, no niepotrzebnie na jakieś tam zastanawianie się o kimś, kto nie chce spędzać czasu z nami, tylko bierzemy się do roboty, tak? Do roboty mam na myśli, że rozwijamy się, stawiamy jakiś ambitny cel dla siebie ambitny, może dla kogoś on w ogóle nie jest ambitny, tak? Ale znowu kierujemy się wewnętrzną umiejscowienie kontroli, kierujemy się na siebie, co dla mnie jest ważne, gdzie chciałabym się rozwijać, czym chciałabym się zajmować, tak? I kiedy to wciąga, to jest też takie bardzo fajne, że to nas wciąga, zapominamy o jakichś tam głupotach, tak? Uczymy się, pracujemy nad sobą i tak dalej i spotykamy tego kogoś, kim przyjmowaliśmy się, że on nie tak nas zrozumiał, że źle nas zrozumiał, że nas odrzucił, że wygłupiliśmy się, tak? I patrzymy na kogoś takiego jak na jakiś kamień, czy w ogóle, no nic takiego nie zrobiłem, żeby tam, no dobra, no jakby. A co jeśli facet zdradził w pierwszym miesiącu związku, a dowiadujemy się po 6? No, decyzja też należy do nas. Jak nam z tym, jak się czujemy, tak? Czy mamy siły, żeby odejść? Byłoby dobrze, żeby odejść. Można porozmawiać z nim o tym, tak? To też sytuacje są indywidualne. Trochę mam takie wrażenie, że zależy, nie? Zależy, ja myślę, że tak. W tej sytuacji trochę to zależy. Mhm. No, trochę zależy. No może był pijany, a była, dowiedziała się, że on się spotyka z nową dziewczyną i przyjechała do niego i go zgwałciła, związała go tam i tam pozbawiła go dziewictwa. Chociaż no to też o nim się jaczy, kurczę. No nie. A z drugiej strony, jeśli na przykład jeszcze nie kochał wtedy, a potem pokochał. No ale też, no kurczę. No dobra, no co nie kochał, ale co? No nie panuje, nie może tam jakby kontrolować, tak, swoje jakieś tam chuci. Popędy. No, zapędy. No. Jaka matka, taka córka, czyli piękna. O, dziękuję bardzo. Ja pomyślałam, że napiszą, że już myślałaś. Już, tak, tak. No.
że ten... Ktoś napisał, że wyglądam, jakbym miała doczepione włosy. Ty? Tak. No. Ale wiesz, co jest za psychotyp, który pisze złośliwe komentarze, co to oznacza? Dla mnie to komplement, wygląda jakbym miała gęste włosy wtedy w takim razie. No, ale wiesz, człowiek nie pracuje nad sobą i jedyne, co mu przynosi ulgę, bo jest coś, co go boli, i zamiast pracować nad sobą, on wchodzi i pisze jakieś złośliwe komentarze, bo przez te 3 sekundy on czuje się dowartościowany. Tak? Jemu się wydaje, że on komuś sprawił przykrość, że ktoś też ma tak niską samoocenę jak on i że się załamie po jakimś przykrym komentarzu, tak? I to jest jego 5 sekund tej ulgi. A, czekaj. To wracając do tamtego, mój chłopak zdradził emocjonalnie w pierwszym miesiącu. Dowiedziałam się po 6 miesiącach. Jesteśmy 2 lata, a ja dalej nie umiem zapomnieć i wybaczyć. No ale to już jest przesada. To już pani powinna popracować albo... Albo wybaczyć, albo się rozstać. Albo na terapię, tak, albo przeanalizować, o co chodzi, tak? 2 lata pani jest z kimś, kogo nie może pani wybaczyć. No to jak wyglądają państwa relacje, tak? Po co? No powiedzieć wprost po prostu, słuchaj, nie mogę wybaczyć, ponieważ zachowała się wtedy i wtedy w taki sposób. I on powie, że słuchaj, byłem głupi, bardzo żałuję. Chcę być z tobą, naprawdę chcę być z tobą, no wybacz, nie wiem, nie jestem z tego dumny, nie wiem, no po prostu porozmawiać po ludzku, tak, i podjąć jakąś tam decyzję, ale sens to jest absolutnie zachowanie osobowości neurotycznej, być z kimś i nie wybaczyć mu jakiegoś tam przewinienia, tak, no to po co jesteś z nim, tak, jak nie możesz wybaczyć. A jak skoro chcesz być z nim, to wybacz po prostu. A nie musisz wybaczyć, to porozmawiaj, tak? Może zobaczy pani w jego oczach jakieś tam przez sekundę jakąś myśl, jakąś emocję, która odpowie pani na wszystkie pani pytania, tak? Tylko trzeba szczerze porozmawiać. No co? Jak ktoś nas krytykuje, to zabiera nam negatywną karmę, tylko być wdzięczny. O. Nawet nie słyszałam, nawet nie wiedziałam. Możliwe, ja też nie wiedziałam, nie słyszałam czegoś takiego, ale na to nie trzeba zwracać uwagę. Ktoś, kto krytykuje, on robi to dlatego, że jest nieszczęśliwy, zrozum. A nie chce mu się, albo nie wie, że trzeba pracować nad sobą, żeby być szczęśliwym, że szczęście nikt ci nie da od zewnątrz, jego można tylko wewnątrz siebie wypracować. A nie chce mu się pracować na przykład, tak? Lepiej wejdę, napiszę coś brzydkiego czy złośliwego i poczuję się the best, także no to nie ma co darzyć. Który ci przeczytam? A jestem z tym człowiekiem 36 i raz to robię na... Kutku, chyba przedni komentarz tam był jeszcze do tego. A to nie znajdę już. To już tam kilka było. Tak? Mąż kupił... Czy inicjowanie kontaktów z ex niby koleżeńskich, ukrywanie tego przed obecnym partnerem to zdrada emocjonalna? Według mnie tak. Jeszcze raz. Czy inicjowanie kontaktów z ex niby koleżeńskich i ukrywanie tego przed obecnym partnerem to zdrada emocjonalna? No oczywiście, że tak. Według mnie zdradą jest to, co ja ukrywam. Cokolwiek, tak? Przed, po co ja ukrywam, tak? Widocznie jest jakiś w tym cel. Dlaczego ja ukrywam? No skoro nie ma nic do ukrycia, no to można powiedzieć tak, że inicjuję kontakt ze swoim byłym. A jeśli ja inicjuję i to ukrywam, no to jest to zdrada. Ale też sens. Dla mnie... A sens w ogóle, tak? Przyjaźń z byłymi, tak. To jest po prostu śmiech na sali, naprawdę. Bez sensu w ogóle. Z byłymi się przyjaźnić. Tak? Nie ma się z kim przyjaźnić więcej. Co jeśli żaden był nie wraca? Coś źle się zrobiło, to znaczy, że zakończyło. Czy coś źle się zrobiło? Na przykład zakończyła się źle znajomość? Co jeśli byli nie wracają? No i nic, no i co? Że były nie wraca. No to nie wraca, no i co? No koniec świata, jeśli były nie wraca. Po prostu no, można pojechać oczywiście pod jego blok, siedzieć pod jego klatką schodową albo na klatce schodowej i próbować, kiedy on otworzy drzwi, próbować go przekonać, żeby wrócił. Można spróbować oczywiście. Co jeśli facet wyrzucił mnie za drzwi jak worek na śmieci, a ja czekam pod drzwiami, żeby porozmawiać? Co zrobić,
próbować mu pomóc, bo on ma problemy, czy dać spokój, on nie chce rozmowy, a ja wiem, że jest sam. Że jest tam, czy jest sam? Sam. Że jest sam. No jeśli wyrzucił panią za drzwi i nie chce rozmawiać, to można domniemywać, że on nie chce rozmawiać na tyle, że wyrzucił panią za drzwi. Jak to sama pani określiła, jak worek na śmieci. Jak worek na śmieci, tak? Jaki jest sens? Nie trzeba po prostu być ratownikiem bardziej niż... Nie trzeba nikogo na siłę uzdrawiać, leczyć, ratować i tak dalej. Ktoś panią wyrzucił za drzwi, jak worek na śmieci, i pani nadal chce, stoi pod drzwiami i tak dalej. To kto ma problem? On ma problem, tak jak pani twierdzi, czy może pani ma problem, że ktoś panią wyrzucił za drzwi, a pani stoi pod tymi drzwiami? Super. Nie wiem, czy się... No, przepraszamy, bo jesteśmy na Ukrainie i tak to po prostu czasami bywa. Będziemy tak po ciemku. Tak? Jeśli państwu nie przeszkadza, tak, to możemy na ciemno prowadzić. Mówię. Zrobimy taki podcast. Tak, tak. Zrobimy taki ciemny podcast. Także naprawdę proszę przestać stać pod drzwiami kogoś, kto wyrzucił panią za drzwi. Naprawdę. I proszę przestać się litować, że on jest tam sam. No to jest sam, no okej, dobra. Pani nie przeżyje za kogoś życia. Pani nie włoży nikomu swojego rozumu do głowy. Co może pani jeszcze? Panią wyrzucono za drzwi. No halo. Czy myśli pani, że on zmieni swój stosunek do pani, jeśli pani po wyrzuceniu za drzwi będzie tam stała, to on nagle pomyśli, o kurczę, stoi, wyrzuciłem ją za drzwi, a ona tam stoi. Faktycznie muszę jej otworzyć i się z nią pogodzić, tak? To jeszcze bardziej będzie miał taki nieprzychylny stosunek w pani stronę. I na odwrót, jeśli pani chce mu pomóc, to tym bardziej powinna była pani się odwrócić na pięcie już dużo wcześniej i pójść sobie w swoją stronę. I może to by było dla niego motywacją, że kurczę, straciłem nawet Kasię, tak, która się odwróciła ode mnie, może powinienem coś zacząć robić ze sobą, tak? Były do mnie wrócił, wykorzystał i znowu rzucił. No super, no bo pani zrobiła głupotę. Były i tam pingował prawdopodobnie po jakimś czasie. Pani szybciutko się zgodziła i spotkała się z nim. On się z panią przesłał i kiedy się obudził, powiedział, a jednak z Zośką jest lepiej. Wiesz co, nie pasujemy do siebie. No i tyle. No. Przeczytaj o tym starszym bracie niedostępnym. Czy niedostępny starszy brat, który był wzorem i ideałem siostrze, a później popadł w uzależnienie, może być powodem tego, że ciągnie do niedostępnych mężczyzn? Jak to przepracować? Rozumiesz? Czy jeszcze raz? Tak, nie, ja nie sądzę, że tu chodzi o starszego brata, czy niedostępny starszy brat, który był wzorem i idealem siostrze, a później popadł w uzależnienie, może być powodem tego, że ciągnie do... Jeśli pani nie miała ojca i jeśli panią wychowywał, powiedzmy, starszy brat, no załóżmy, był sporo starszy od pani i wziął na siebie rolę takiego opiekuna. To bardzo możliwe, tak. Z tym, że no, to też zależy, ile pani miała wtedy lat, kiedy on wpadł w uzależnienie. Tak, czasami bywa tak, że rolę ojca jakby nabierze na siebie dziadek lub starszy brat i rzeczywiście tworzą się takie te schematy. Bardzo możliwe. Mhm. Radka w ciemno. Jeśli nie miała pani ojca, tak? Randka w ciemno, tak, dokładnie. Dziękuję. O, popatrz, jeszcze miły komentarz. Dziękuję za ten i każdy live. Komentarze pani Tatiany w punkt. O, bardzo dziękuję za ciepły komentarz. A ktoś tak napisał... ciepłe komentarze były, tak? Tak? Bo przeczytałaś mi, że ktoś napisał, że moje live'y są coraz bardziej beznadziejne. No bo tak jak powiedziałam, live ma być negatywny, tak? To czytam negatywny. Chwilka. Jak zrobić sobie przekonanie, że były jest mężczyzną mojego życia? Jak pozbyć się przekonania? Jak zabić w sobie przekonanie, że były jest mężczyzną mojego życia? Inni mężczyźni wydają mi się wciąż nieatrakcyjni w porównaniu z nim.
Tu robimy to samo dokładnie, o czym mówiliśmy troszeczkę wcześniej. Na razie wszyscy mężczyźni będą przegrywać, będzie pani porównywała byłego na ich niekorzyść. Oczywiście jest pani mocno uzależniona emocjonalnie do byłego i dopóki pani jest od niego zależna emocjonalnie, każdy będzie przegrywał, każdy będzie się wydawał mdły, beznadziejny i ponieważ każdym będzie pani szukała tego byłego, tak? I to nie trzeba sobie wmawiać, że to jest miłość czy coś, to jest uzależnienie emocjonalne. Tylko i wyłącznie przestać litować nad sobą i obniżać jego ważność dla siebie. Jak ją obniżamy, mówiliśmy trochę wcześniej podczas tego live'u, czyli blokujemy wszystkie możliwe furtki, przez które on za jakiś czas, kiedy poczuje, że my wychodzimy z zależności i nie karmimy go swoją energią, on to poczuje i się odezwie, więc żeby pani nie miała tych bodźców, pani blokuje mu możliwość odezwania się. Dlatego, że jeszcze na tamten czas będzie pani zależna. Już będzie lepiej, ale jeszcze nie do końca. I jeśli pani odbierze od niego telefon, albo chociażby zacznie myśleć o tym, o, były zadzwonił, i zacznie pani znowu nakręcać i tak dalej, i tak dalej, i wróci do byłego, to się rozpadnie bardzo szybko. Ale tu nawet nie ma mowy na razie o powrocie, tak? Tylko o tym, co zrobić, żeby obniżyć jego ważność dla siebie. Nic. Dużo pracy, zero wolnego czasu, zero myślenia o byłym, zero rozmów o byłym, zero oglądania smutnych filmów i porównywanie się do takich różnych historii miłosnych, nieszczęśliwych. Jest pani zależna emocjonalna i emocjonalnie, to jest choroba, to się da przeżyć, to po prostu trzeba przeżyć, przeczekać. I rozumieć, że teraz nie patrzy pani na tą całą sytuację obiektywnie i kiedy pani wyjdzie z tej zależności, będzie pani pluła i dziwiła się, że jak on musi mi podobać. Zazwyczaj tak jest, dlatego że zawsze emocjonalna zależność buduje się na czymś toksycznym. Kiedy pani wyjdzie z tej zależności, będzie się pani dziwiła, jak ja mogłam w ogóle, gdzie miałam oczy i kto mi się tam podobał, tak? Lepiej spotykać się z kilkoma na raz, czy tylko z jednym facetem? No z kilkoma, no. W zależności od tego, co mamy na myśli spotykać się. Rozmawiać, utrzymywać kontakt na samym początku znajomości można z kilkoma, tak? Żeby podzielić tą swoją uwagę i nie przywiązywać się od razu do kogoś jednego. No i jak jeden rzuci na przykład, a przywiążemy się do jednego, to potem co zrobisz? To potem będziesz... No po prostu trzeba mieć zapisany w telefonie tam kilka numerów, pod który można zadzwonić i ty wiesz, że ten chłopak chętnie się z tobą spotka, tak? Ale ja mówię po prostu być na tyle interesującą osobą, żeby wiedzieć, że w każdej chwili masz do kogo zadzwonić, kto chętnie się z tobą spotka. Jeśli na przykład rozstanie się z partnerem, będziesz jakoś cierpieć, tak? Ale wiesz, że jesteś, masz tam kontakty i możesz do kogoś zadzwonić. Ale żeby być taką interesującą osobą, to trzeba nie być taką pijawką dla swojego byłego, nie być emocjonalnie uzależnioną od byłego i pamiętać, że jesteście odrębną osobą, jednostką, i która ma własne plany, własne życie, własne zasoby i tak dalej. I pracować nad swoimi zasobami. Tak, żeby być interesującą dla innych ludzi, a nie tylko dla byłego. Co można powiedzieć o kimś, kogo kręci lekkie BDSM? Co mogło wpłynąć na takie preferencje? Poza tym to normalna osoba. Nie wiem, co można powiedzieć o kimś takim. Na pewno to się bierze z dzieciństwa i na pewno tam była i przemoc i ten, ale nie chcę mi się, no nie chcę mi się mówić na ten temat, na pewno nie teraz. Jak się zachować, kiedy wiem, że mąż mieszka z kochanką, a udaje, że mieszka sam, prowadzi podwójne życie i oszukuje, że się zastanawia, czy wrócić do domu. Jak im utrzeć nos, żeby wyjść z klasą z tego? Przestać interesować się, z kim on mieszka, przestać śledzić go na portalach społecznościowych, zająć się swoim życiem, jakby
podlatać wszystkie dziury w swoim życiu w różnych sferach, co trzeba zrobić, z czym muszę popracować i tak dalej, skupić się na sobie i zacząć się spotykać z kimś po prostu, z kimś innym, zamiast myśleć cały czas o byłym. To jest trudne. Oczywiście, kiedy myśli krążą wokół jednej osoby, to trudno jest z kimś, to się nie spotykać, ale zacząć po prostu zabronić sobie, przestać się litować i przestać myśleć i śledzić, co robi tam były mąż. Ale też nie spotykać, jeśli pani wie, że on mieszka z kochanką, po co pani z nim się kontaktuje, tak? Nie kontaktować się po prostu, nie kłócić się, po prostu pani nie ma czasu, on zadzwoni, pani nie ma czasu. I tyle. Nie wyjaśniać, że ty mnie oszukujesz, ty mieszkasz z kochanką. Po co? On dobrze wie, że on mieszka z kochanką. Nie, to jest zadanie dla pani, tak? Jeśli ktoś panią oszukuje, pani robi wnioski, pani nie robi awantury, pani robi wnioski i po prostu się dystansuje. A jak reagować, gdy partner w mojej obecności flirtuje z innymi i potem twierdzi, że to tylko żarty? Można oczywiście zastosować metody lustra, flirtować z innymi mężczyznami w jego obecności, tak, żartować tam, puszczać oczko i tak dalej. Jeśli on poczuje się niezręcznie, powiedzieć: kochanie, ja myślałam, że Żartujemy, tak. Jakby, a szczerze się zdziwić, żartujemy, ty przecież żartujesz, ja żartuję, przecież to są żarty. Jest pani moim lekiem, kiedy zaczynam użalać się nad sobą. No i super, bardzo się cieszę, bardzo mnie cieszą takie słowa, nie użalamy się nad sobą, nie ma co. Mamy ręce, nogi, mamy zdrowie, mamy po prostu, możemy myśleć, jesteśmy pełnosprawne, możemy myśleć, możemy analizować, możemy decydować o sobie, możemy siebie kontrolować, mamy bardzo dużo, więc co tu się użalać nad sobą? Wszystko będzie coraz lepiej. Dzień dobry, pani Weroniko. Dzień dobry. Niestety mamy dzieci, ten kontakt uciekło. Musi być cały czas, a propos kochanki i męża. Dobrze, to niech to będzie kontakt tylko i wyłącznie na temat dzieci, na tematy związane z dziećmi, tylko i wyłącznie. Nie pytać się, nie interesować się, jak on żyje, co on robi i tak dalej. Jeśli on zacznie poruszać ten temat, że ja chcę wrócić do ciebie czy coś, po prostu nie wchodzić w to. Uwielbiam wasze wspólne live, dziewczyny, dziękuję z całego serca i proszę o więcej. Też dziękujemy. Też dziękujemy i zastanawialiśmy się dzisiaj, tak? No, planowaliśmy. Czy zrobić razem live'a, czy to będzie ciekawe? Czy można pomylić narcyza z Aspergerem, ewentualnie czy narcyz ukryty może mieć Aspergera? A nie sądzę. No, to jest tak, jak mieszać kwaśne ze słonem. Poza tym ja nie... To jest moje subiektywne zdanie, może nie powinnam się wypowiadać, bo nie jestem lekarzem, ale ja nie uważam, że ten zespół... Ja uważam te osoby po prostu za inne. Ja nie uważam, że to jest choroba, ale to jest moje subiektywne zdanie. Ja nie mogę się tu wypowiadać, w ogóle ja nie jestem lekarzem. Ale pani pięknie dziś wygląda. Dziękuję bardzo, miło mi. Czy jest szansa na powrót, jeśli deklaruje uczucie, ale dowiedział się o ciąży z poprzednią przypadkową znajomością? Nie ma uczuć do matki dziecka, on zerwał z nią relację. Jest szansa, oczywiście. Szanse są zawsze, dopóki my żyjemy, albo żyją osoby, do których chcemy wrócić, czy chcemy ich powrotu do nas, szanse są zawsze, oczywiście. Nie ma znaczenia, jeszcze nikogo dzieci nie zatrzymały przed zmianą swojego życia, że tak powiem. Super, razem się uzupełniacie, ciekawa, świeża odsłona, jak zawsze na plus. Fajnie. 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 Myślałam, że tu męczę. Jak samotnie wychować chłopców na porządnych mężczyzn? W
spajać, mam wrażenie, im po prostu od dziecka. Samotnie, w ogóle kurczę, fajnie, żeby chłopcy mieli w zasięgu, że tak powiem, no mieli jakiegoś mężczyzny, który będzie dla nich wzorcem. Może to być dziadek albo wujek, tak? Albo jakiś pani znajomy, żeby mieli po prostu przykład męskiego postępowania, zachowania i tak dalej. A jak wychować na porządnych ludzi? Po prostu trzeba być samemu porządnym człowiekiem, cokolwiek to znaczy dla pani. Dlatego, że dzieci, tak samo jak w świecie zwierząt, dzieci się wychowują poprzez naśladowanie. Nie można nie czytać książek i mówić dzieciom, musisz czytać. Książki to jest naprawdę, powinieneś być odczytanym chłopcem czy jeszcze coś. Jeśli chłopak nie widzi, że mama w życiu książki w rękach nie trzymała, tak? Dzieci szczytują, po prostu dzieci się wychowują, nie da się wychować dzieci, mówiąc do nich, jacy oni powinni być, co powinni robić, czego nie powinni robić. Dzieci nas obserwują, dzieci widzą, kiedy postępujemy uczciwie, albo kiedy jesteśmy wzruszeni, albo kiedy podejmujemy dzieci, po prostu to wszystko szczytują. I no i tyle. Po prostu żyć tak, jak pani uważa, że trzeba żyć, jak pani może, i pamiętać, że dzieci to będą odtwarzać, tak? I być szczerą z dziećmi, też nie chronić ich przed jakimiś trudnościami. Chłopcy też powinni pani pomagać i nie starać się, na przykład, jeśli brakuje pieniędzy, to nie starać się dzieciom dawać wszystko, co najlepsze i najdroższe, kosztem siebie. Nie trzeba tak robić. Po prostu razem na przykład rozmawiać, że mamy tyle i tyle taki budżet, tak? Na co wydajemy pieniądze, jeśli dzieci są już trochę większe. Jak są mniejsze, to i tak nie powinna pani jakby robić coś, na co pani nie stać, tylko po to, żeby dzieciom było lepiej. Zazwyczaj takie historie źle się kończą później, jak dzieci wyrastają. Czego brakuje według was facetom w wieku 20-30 lat? Dojrzałości. Brakuje takiego męskiego wzorca zachowań, i to nie tylko moja opinia, to jest w ogóle jakaś taka plaga. No takiej dojrzałości. Że mężczyźni nie zachowują się jak mężczyźni, że są często bardzo zniewieściali albo nie. Ja uważam, tak jak mówiłam, że to jest skutek tych wszystkich wojen, rewolucji zeszłego wieku, że po prostu ci prawdziwi mężczyźni zawsze szli jako pierwsi i zginęli. I po prostu później dzieci nie mieli z kogo brać przykładu. I wydaje mi się, że brakuje takiej, nie wiem, odpowiedzialności, takiej męskości, takiej decyzyjności. Teraz też oni, nie wiem, ale ja się tam, powiedzmy, spotkałam ze znajomymi i tak dalej, że teraz też oni chcą, że... A ja też chcę kwiaty. O Jezu, mężczyzna. Ale ja też, tak. Mężczyzna. A czemu ty mnie nie zaprosisz na randkę? A czemu ty pierwsza nie napiszesz? Aha. Ja do ciebie zawsze piszę dzień dobry rano, a ty do mnie nie piszesz. No ale ty chciałabyś spotykać się z chłopakiem, którego musiałabyś zapraszać na randkę. No przecież to jest... A drzwi mu otwierać. Drzwi jeszcze otworzyć. Tak, nie no, kwiaty. A jak on się wstydzi cię zaprosić? Jak, tak jak pani napisała. A czemu ja jestem gorszy? No ja dokładnie. Też chcę kwiaty. Mi kwiaty nikt nie daje. No dokładnie. To super po prostu. No. Kwiaty albo że... A ja chcę misia. Też. Tak? Tak. Super. Dobra, po prostu. No bajka. No nie mężczyzna, a marzenia. Po prostu on chce misia. No, no i tyle. Każdy uczy się na własnych błędach dzieci, także nie da się ich uchronić przed błędami. No, oczywiście, no niestety. A sznurówki mu wyprasować? Tak, sznurówki wyprasować, aha. Misie mu kupić, kwiaty mu kupić. Kurde, że się nie wstydzą nawet tak żartować, nie wiem, no chyba nie mówię. Nie żartują, nie żartują! Nie, na poważnie, tak. Kurde, no ale przecież to jest, to jest patologia, to no, przecież nie wiem. Drzwi od auta jeszcze trzeba otwierać. Mężczyźnie. No, w ogóle. Muszę poćwiczyć z tym otwieraniem drzwi. Mężczyźnie. W
Facet chce dziecko, ale nie chce ślubu. Co o tym myślicie? A ja chcę ślubu, a nie chcę dziecka. A ja nie chcę ślubu i chcę dziecko. Nie, a ja nie chcę dziecka. Nie, on chce dziecko, ale nie chce ślubu. A ja chcę ślubu, ale nie chcę dziecka. No. Co o tym myślicie? No, no nie wiem. No ja, jeśli na przykład ja chcę ślubu, no to, to nie ma. Coś za coś, nie? Nie, no to nie powinno być coś za coś. To powinno być, że obydwoje ludzi chcą też tego prawda, samego. Tak. A nie coś za coś. Po prostu jakoś porozmawiać, zastanowić się, dlaczego on nie chce ślubu. Czyli co, nie ufa jej, tak? Nie, no to jest, no to jest takie, kurczę. To są oczywiście bardzo indywidualne sytuacje, ale wydaje mi się, że nie jest do końca albo zdecydowany, albo dojrzały. No coś tu jest nie halo, tak? A co? Nie wie, czego chce. Co pani myśli, jak facet proponuje rachunek na pół na randce? Co ty myślisz o tym? Co ja myślę o tym? No ja nie wiedziałam, że jesteśmy znajomymi. No jeśli to załóżmy, jesteście tam studentami, tak, i już jesteście w związku, no ale też z drugiej strony, no jak chłopak proponuje, dawaj się podzielimy na pół, no, no trochę to jest dla mnie dziwne po prostu. Jeśli rozumiem, jesteście w związku długim, tak, i nie ma tam jakoś super pieniędzy i dziewczyna proponuje, okej, dobra. No ale kurde, no chłopak proponuje na pół, no... No to nie idź na randkę po prostu. Ja uważam, ja mam takie podejście, że dziewczyna dla chłopaka to nie jest po prostu coś, coś niezbędnego, tylko to jest taki dodatek. Jak cię po prostu nie stać, nie masz ułożonego życia, to po prostu nie randkuj według mnie. To jest takie moje podejście. Ja uważam, że dziewczyna może na randce wyciągnąć portfel i zaproponować, że zapłaci za siebie, tak? Ale... jeśli chłopak na to się zgodzi, no to zależy też od dziewczyny, tak? Ja bym się nie spotkała następnym razem. Nie dlatego, ja mogę sama za siebie zapłacić, ale kurczę, no dla... No, u mnie były takie sytuacje, ponieważ ja wiem, że w Polsce płaci się po połowie, chociaż zależy, jaki mężczyzna. Są też adekwatni i nie pozwolą, żebyś płaciła. Ale zdarzają się też tacy, co mi nie przeszkadza, że ty za niego zapłacisz, tak? I ja pamiętam, że kiedyś miałam takie sytuacje, że ja strasznie się wstydzę tej sytuacji, chociaż nic nie zrobiłam złego, ale ja strasznie się boję, że chłopak zaproponuje albo zgodzi się na podzielenie rachunku. I ja wtedy wstydzę się za niego. Rozumiesz? I ja nie chcę przeżyć takie rozczarowanie, więc ja wychodziłam i po prostu płaciłam. I mówię, że powiedzcie proszę, że jesteśmy tam tysięcznym klientem. Po prostu, no to też mówię o niezdrowej psychice, kiedy człowiek musi tak prawą ręką za lewe ucho coś tam wymyśleć. I teraz bym po prostu powiedziała bym wprost tyle. Ale wtedy się tak krępowałam i ten, bałam się, że będzie chciał i ja się rozczaruję i że spadną mi różowe okulary, tak? Ja kiedyś wyciągałam portfel i tak dalej, udawałam, że wiem, że będziemy płacić na pół, ale ja już tego nawet nie robię, ja po prostu siedzę i udaję głupią po prostu. No dokładnie. Bo tym bardziej nie zaproponuję, a mnie nie męczy udawanie tego, że ja jestem taka feministyczna, że ta na pół, że ta... Powiedz, my jesteśmy ze wschodu, my jesteśmy tacy przy mężczyźnie, my jesteśmy takie kobiety, takie, że tak, mężczyzna decyduje i, tak, i ja nam wolno, tak. My co już z nas tam tak weźmiesz? My ze wschodu to już jesteśmy zacofane, także płaćcie za nas. Pan Mieczymir, za mnie raz zapłaciła dziewczyna, bo powiedziała, że przyjechałem do niej ponad 100 km i żeby było dla równowagi, a potem bardzo źle się czułem. No to mógł pan po prostu kupić jej po prostu potem, nie wiem, zabawkę, nie wiem, co ona lubi, tak? Żeby to jakoś ten, no... No, spokojnie. No, ona też się ładnie zachowała, tak? Ale kurczę, no... Ja pierniczę, niech potem pół dziecka urodzi.
Co? Ja pierniczę, niech potem pół dziecka urodzi. Dokładnie. To ja rodzę słuchaj, głowę. Jak płacimy po połowie, okay, to jak ja będę rodzić, to ty też rodzisz, tak? Ja głowę, rodzimy tak też po połowie, ty, tak. Nogi i tak dalej. Dokładnie. Ja nigdy nie zapłaciłam na randce z facetem. Bardzo dobrze. Czy na Ukrainie mężczyźni są bardziej szarmancy, hojni niż polscy? Tak, 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 to akurat prawda, to akurat prawda. A co? Tam inni są, za uszami mają, tak? Nie to, że tam, tak? Ale pod tym względem tak, to jest nie do pomyślenia, żeby po połowie płacić czy coś, no nie, to już. A jak wiecie, że nie będzie kolejnej randki? Jak ty na przykład? Co? Jak wiesz, że nie będzie kolejnej randki? No i co, i niech zapłaci. Miał przyjemność ze mną spędzić czas, więc no i tyle. No i co, że nie będzie kolejnej randki? Ja jestem studentką i spotkałam się z chłopakiem, który zarabiał bardzo dobrze, a oczekiwał, że będę płacić po połowie w restauracjach, sklepach i z jedzeniem i tak dalej, więc zapłaciłam całość i wyszłam. Bardzo dobrze. Tak. Bo... Ja... Nie, no jeśli tam zaczyna jęczyć, że po połowie, ja bym po prostu zostawiła bym pieniądze i wyszła. Dobra, śpię. Nie ma w ogóle. No. Pokupiłam się chwilkę. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, wiesz, żebym ja ojcu powiedziałam, że tata, ja zapłaciłam za siebie na randce. Ja wiem, że jakby on się śmiał. Ja wyobrażam sobie. On zawsze się ze mnie śmiał, kiedy ja robiłam jakieś głupoty. Ja nie pomyślałam o tym z tej perspektywy. Ja wyobrażam sobie, jakby on się... ten. Kurczę... Jak laska nie chce się dołożyć, to na pewno nie będzie z nią następne randki. A kto powiedział, że będzie z tobą następna dokładnie, randka? Dokładnie. Jak laska wyczuła, że ty chcesz, żeby ona dokładnie, się dołożyła. Że jesteś skąpiec. Dokładnie. Jak po dwumiesięcznym czasie braku kontaktu z ex mamy kontakt służbowy, odnowić znajomość, by była szansa na powrót? Jeszcze raz. Jak po dwumiesięcznym czasie braku kontaktu z ex, tak, w nawiasie, mamy kontakt służbowy, tak, odnowić znajomość była szansa na powrót. Ale czy pani chce, pytanie, czy pani chce, żeby była, żebyście wrócili do siebie? Słuchaj, jak wspominam o jakiejś restauracji, do której bym chciała pójść, on pyta, to kiedy mnie zaprosisz? No super. Ja nawet aż, nie wiedziałam, co powiedzieć. Ja nie. Ale nie, no to żart pewnie. Nie, on nie poważnie, on nie mówi nawet, tego poważnie. Ale mama, nawet jeśli oni żartują, to jest w tym... Daj do zrozumienia, tak, myślisz, tak? Na pewno. Że ten... A kto tak? Co jest w tym śmiesznego? Mężczyzna by powiedział, o super, ty chcesz tam iść? No to chodźmy razem, to z chęcią z tobą pójdę. A nie będzie tak żartować, że to kiedy mnie zaprosisz? Tak, tak, tak. W ogóle. Tak. Bo to jest taka aluzja, że ja za ciebie nie będę płacić, idź sama albo coś. Tak, nie? Tak. Albo zaproś mnie, skoro sama chcesz tam iść. Привет. Ktoś tam pisze привет. Привет. Będzie z inną, która pierwsza wyskoczy w portfele. Jak nie, to idę do toalety i nie wracam. Lecę do domu. Nie wiem. Nie żart, ja też byłam z takim typem, co do tego, że to kiedy mnie zaprosisz. Aha. Super. To sobie faceci bez jaj. Jak woła... Ja bym... Jak wolała Połowę za rachunek. Jak wolą... Chyba tak, no. Wolą połowę za rachunek. No tak, to jest obciach. Moim zdaniem to jest obciach. Realnie. Czy udziela pani indywidualnych sesji? Znajdę panią na innym kanale na YouTube. Tak, może pani napisać na maila wprojekt@c12@gmail.com. Tam się umówić na konsultację. Do Magdy. Magda, bardzo dziękuję ci za pomoc i w ogóle. Jesteś wspaniała i niezastąpiona. Dlaczego zawsze chłopak musi płacić? No jeśli chłopak zaprasza dziewczyny na randkę, no dlatego, że on jest mężczyzną, dlatego, że on nie rodzi dzieci, dlatego, że poczułby się niezręcznie, gdyby dziewczyna zapłaciła za siebie i on by nie pozwolił jej, ponieważ no czułby się niezręcznie po prostu, tak? No, nie, no byłby to cios w jego dumy, nie wiem, że...
nie wiem, jak to powiedzieć. To są takie pytania, wiesz, dlaczego czerwony jest czerwonego koloru, tak? Dlaczego chłopak powinien płacić? Dlatego, że jest chłopak, dlatego, że ma honor, dlatego, że jest głową rodziny, chce zaimponować, tak. Dlatego, że jest silny, dlatego, że dziewczyna mu się podoba, dlatego, że on dba o nią. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Muszę się pochwalić, dlatego muszę teraz przeczytać komentarz. Pani Dorota napisała, jaka mądra jesteś, Sandruniu, cudnie się ciebie słucha i na ciebie patrzy. Chciałabym, by moja córeczka wyrosła na taką mądrą kobietę. Wow. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa, naprawdę, bardzo mi przyjemnie. Nie podziękowałam, ale w sercu bardzo pani dziękuję za ciepłe słowa. A jak skąpią i nie zapraszają z Tindera tylko na kawę? Na Tinderze jest ciężko znaleźć, ale są tacy, co normalni. Ja nie miałam tak, żebym na Tindera poszła, w sensie, żeby poszła na randkę z Tindera, żebym poszła na kawę, bo po prostu się nie zgadzam. Ale co, a czemu? Czemu w sensie, ja bym nie poszła na kawę? No. Mój podkład kosztuje więcej niż kawa. To jest moje wyjaśnienie. No tak, ot. Także. Panie Krystianie, ja rozumiem, że nie miał pan dawno seksu, że dziewczyny pana nie chcą się z panem spotkać, ale no trzeba coś z tym zrobić. Jeszcze raz pan napisze taki komentarz i zablokujemy pana. Trzeba, po prostu to się rzuca w oczy, pana problemy, więc trzeba coś z tym zrobić. Po co się tak jakby pokazywać na cały świat? Krystian Sieczka, panie Krystianie Sieczko. Tak, bardzo prosimy pana, jakby współczujemy pana, nie gniewamy się absolutnie. Rozumiemy, że ma pan problem, który wymusza na panu pisanie takich komentarzy. Krystian, idź na terapię na NFZ. Na jakąkolwiek już terapię. Już samorozwojem można się zająć, poczytać, nie? Krystian, weź do serca, co mówią mądre kobiety. Mówiła pani, że nie warto z Tindera poznawać. Czemu? Ja tak powiedziałam? Która z pani mówiła? Która z nas mówiła, że nie warto z Tindera poznawać? Panie są genialne. Ach. Czy z narcyzem da się stworzyć normalny związek? Co oprócz twardych granic trzeba jeszcze zastosować na co dzień? A po co pani związek z narcyzem? To będą zepsute nerwy, zdrowie, łzy i ten. Ja nawet nie chcę dawać jakieś rady, jak stworzyć z narcyzem normalny związek. Nie da się. Narcyz i związek normalny to są słowa antonimy. Nie wiem, jak po polsku się antonimy nazywają. Też antonimy, tak? No, nie da się z normalnego związku. Zapłaci pani to za ten związek swoim zdrowiem. Chyba, że to nie jest narcyz, tak? A ty pisałaś kiedyś na blogu, że nie warto chodzić na randki z Tindera. To znaczy, wiesz co, ja jestem teraz w takim wieku, że kiedy miałam 20 lat, moim jedynym zadaniem i koniecznością i celem było, żeby się spodobać komukolwiek. A teraz ja mam problem z tym, żeby mi się ktokolwiek spodobał. Więc nie wiem, z Tindera, nie z Tindera. Ja uważam, że w ogóle jest problemem, żeby się w kimś zakochać, żeby ktoś się, dlatego że nie wiem, może dlatego, że już znasz życie, że nie patrzysz przez różowe okulary, że już nie wiem, 10 kroków do przodu, chociaż nie, może nie powinnam tak mówić. Czy warto zaczynać związek z mężczyzną dużo młodszym, ona 40 lat, on 25? Czy sam fakt rozważania tego świadczy o moich brakach? Ja myślę, że nikt nie jest Bogiem i nikt nie wie, jak potoczy się relacje i nikt nie wie, co będzie. Jeśli pani nie boi się i bierze pod uwagę to, że za ileś lat on może odejść do młodszej dziewczyny, i bierze pani to, jakby wrzuca pani to w koszty, czyli wie, że no tak, 20 lat jeszcze z nim pożyje, czy tam 15, czy 10. Po tym jak liczy się z tym, że może odejść, okej, okay, ale to co przeżyłam, te 10 lat szczęścia, to jest moje, tak? Jeśli pani ma takie podejście, że nie będzie pani potem rozpaczać, to czemu nie?
A jeśli pani wie, że to będzie dramat, tak, no to, no to po co jakby kusić los, nie? Są różne sytuacje, to trudno jest powiedzieć, ale zawsze, kiedy jest związek z dużą różnicą wieku, to trzeba brać pod uwagę i jakby zakłady, tak, że tak może się stać. Chociaż w związku bez różnicy wieku też tak może się stać, że ktoś się odkocha i odejdzie. Ale ja kiedyś leżałam w szpitalu z panią, która była starsza ode mnie i ona miała młodszego męża, sporo młodszego. Ona miała drugie dzieci i męża bardzo młodego. I ja pamiętam, jak ona dzwoniła do swojej córki i potem córka do niej, jak ona się denerwowała, czy ten mąż wrócił do domu, czy on prawdopodobnie ją zdradzał, czy co. Ja nie rozumiem, po co tak żyć w ogóle, nie? Żeby pilnować, czy młodszy partner, czy mąż, czy on wrócił do domu, czy jej nie zdradza. Cały czas oni z córką tam coś wymyślały i no po co jakby, nie? Bardzo, pani Anetko, bardzo dziękujemy za ciepłe słowa. I wszystkim państwu dziękujemy za ciepłe słowa. Mam podobnie w tym, z tym zakochaniem się w kimś. Ja też nie potrafię się zakochać, czy warto iść na terapię z takim problemem? O nie, jeśli pani czuje się z tym dobrze, to nie. Zakładamy, że jeśli nam jest okej, okay, to jest okej. Zazdrościmy. Okay. Tak. Jeśli pani się czuje okej, że pani nie może się zakochać, tak? No ale co, nie bolą panią zęby? No nie mogę się zakochać i nie mogę się, tak? No nie, nie ten. Po co iść z tym na terapię, o Jezu? Gdzie poznać kogoś, bo Tinder to beznadzieja, faceci dzisiaj. A gdzie jest niby z nadzieja, powiedzcie mi? A gdzie jest niby z nadzieja? Dajcie mi te miejsca, gdzie nie jest beznadzieja. Prawda. No można na żywo na przykład No tam na żywo oczkiem najlepiej, mrugnąć, tak. No, no, na nie? żywo jest najlepiej, tak. Poznawać kogoś na żywo, bo już widzimy przynajmniej, tak. Ja uważam, że na żywo trzeba poznawać, ale to chyba pytanie nie do mnie. Czy bycie niezależną kobietą nie łączy się z tym, że jest się w męskiej energii, czy jest tu jakaś zależność? No jest się w męskiej energii. Jest się w męskiej energii, chyba, jeśli się jest niezależnym. Trzeba po prostu umieć to wyłączać w odpowiednim czasie, po A prostu. może się nie da wyłączyć, tak? Jeśli przez wiele lat musiałaś stawiać czoła problemów i nie No miałaś też prawda. takiego mężczyzny, a niektóre kobiety jeszcze ciągną na sobie takich facetów, co przyjdzie, drapie swój brzuch owłosiony i pije piwo przed telewizorem, nie? I ona ciągnie to na sobie, no to jaka tam kobieca energia? Trochę się tak starać nauczyć myślę, nie? Po prostu zrelaksować, jak się tam chodzi na randki, po prostu. No nie jest to coś prostego na pewno, nie? No, nawet nie wiem. No, to jest tak jak to, co mówiliśmy, że facetzie są zniewieściali bardzo. Na kole szachowym można poznać logicznego mężczyznę. O! No bo koło szachowe, nie? Logiczne. No tak, ale to pomysł, tak, iść tam. Podobno chodzi się tam, gdzie są faceci tacy, jak ci się podoba. Tak. Jedna koleżanka mi mówiła, że ona chodzi na golfa, żeby tam kogoś poznać bogatego. Ale tam mam wrażenie, że wszyscy są po prostu sami tacy zadufani i w ogóle narcyzi na tym golfie zawsze. Ja mam takie wrażenie, nie wiem. Jak chodziłam na golfa, to jak patrzyłam na niektórych, niektórzy byli fajni, ale niektórzy tu po prostu tacy, nie wiem. Bardzo możliwe. Że tacy w ogóle. Nie wiem. Co to znaczy kogoś kochać? O, też takie pytanie tam było, że skąd możesz wiedzieć, że partner cię w relacji kocha? Bo tam jedna pani napisała, coś tam, gdzieś tam było, że w relacji było wszystko ok, a i tak na przykład zdradził. To skąd wiedzieć, że ktoś kocha? Albo czy my kochamy, nie? No po pierwsze, życie to zweryfikuje, a po drugie, ja myślę, że takim jednym, jeśli nie najważniejszym takim potwierdzeniem tego, że się kogoś kocha, jest to, że myśli się nie o sobie, tylko o tej osobie. Żeby on czy ona byli szczęśliwi, nawet moim kosztem, nawet jeśli ja cierpię. Czyli przykład. Sąsiad alkoholik ma psy. Jednego ma tego, powiedzmy, huskiego.
Proponowałam mu, że kupi od niego tego haskiego, bo szkoda mi patrzeć na tego haskiego na łańcuchu. Nie, on nie sprzeda, on nie odda. Dlaczego? Bo ja go kocham. On uważa, że on kocha psa, którego trzyma na łańcuchu, którego nie karmi, nie daje mu wody do picia. On uważa, że on go kocha i dlatego on mi go nie odda. A ja uważam, że ja kocham te zwierzęta, które ja oddaję do adopcji, chociaż ja strasznie tęsknię i cierpię potem. Rozumiesz? Sama wiesz, jak to wygląda, tak? Że się przywiązujesz do zwierzaka, ale ja właśnie go oddaję do adopcji, bo wiem, że ja nie mogę mieć wszystkie zwierzęta, które, no, które my tutaj ratujemy, tak? Czyli kiedy ty kochasz, i też taki jeszcze drugi przykład. Imre Kalman, to jest mój ulubiony kompozytor operetki. I on miał coś takiego, że miał żonę i ona się zakochała, uwiódł ją taki narc, powiedzmy, ona się w nim zakochała i postanowiła odejść od swojego męża, tego Imre Kalmana. I ten Imre Kalman poszedł do tego mężczyzny i nie po to, żeby robić awantury, czy żeby powiedzieć, że jego żona jest wariatka, że jeszcze coś tak, jak robią sporo osób. On po prostu powiedział, że ja bardzo pana proszę, żeby pan jej nie skrzywdził i jakoś tak bardzo szlachetnie się zachował. I ja uważam, że to kochać innego człowieka, to nawet jeśli my wiemy, że ten ktoś nas nie kocha i chce być szczęśliwy z kimś innym, to my to akceptujemy i nie robimy mu na złość, nie robimy podłości, nie robimy, nie obgadujemy, nie puszczamy różne plotki, tak? Tak jak ten Ciukowski, że puścił plotkę, że tam ten chłopak ma chorobę weneryczną, tak? Co mam zrobić, jeśli jestem zakochana w chłopaku, który czasem tylko pisze i nie przejawia chęci spotkania już od 2 lat? Czy ja dobrze rozumiem, że pani pisze z chłopakiem przez 2 lata i nigdy nie spotkaliście się? Albo ostatnie spotkanie było 2 lata temu, czyli przez 2 lata piszecie i się nie spotykacie, bo chłopak nie przejawia zainteresowania spotkaniem, tak? Pani Tatiano, teraz jest wśród mężczyzn popularny Red Pill i oni każą mężczyznom robić takie randki, które mają w 3 randkach prowadzić do 1, że kobiety udają ładniejsze makijaż, a mężczyźni bogatszych. Ale takie randki już kiedyś dawno były przecież. A ja nie wiem nawet, kurczę, ale jestem zacofana. Coś mi minęło. Ja pracuję cały czas, nawet nie wiem, że są takie randki. Na czym to polega? Nie wiem, chyba że chodzi, że 3 randki... Nie mam pojęcia. My... Na Ukrainie nie ma takich randek. Czy my warto... nie wiemy, o co chodzi. Tak. Czy warto zagadać i inicjować kontakt z mężczyzną, który się podoba, czy to już zakrawa na bycie minusem? Ja osobiście uważam, że nawet to zależy, ale ja raczej przyjęłam takie stanowisko, że jeśli chłopak do mnie nie zagada pierwszy, to znaczy, że ja nie podobam mu się na tyle, a ja nie chcę być z kimś, komu się podoba mniej niż on mi. Nie wiem, czy to ma sens. Który nie daje inicjatywy po prostu, nie? Nie, no tak naprawdę powinna inicjatywa należeć do mężczyzny, tak mi się wydaje. I ja wiem, że zaraz polecą we mnie zgniłe pomidory. Uważam, że jednak mężczyzna powinien to robić. Jedyne, co kobieta może mieć przy sobie, coś takiego, co ułatwi mu nawiązanie rozmowy, jeśli to jest mężczyzna nieśmiały. Chociaż koło się zamyka, bo uważam, że jak on jest nieśmiały, to co ja będę z nim robiła, tak? No dokładnie, dlatego ja uważam, że nie. Uważam, że można jakby zachęcić, nie wiem, na przykład uśmiechnąć się do kogoś, pokazać, że... Podobno tak. To prawda akurat, że mężczyźni czekają na naszą akceptację, więc jeśli my popatrzymy prosto w oczy i się uśmiechniemy czy coś, tak? Pokażemy, że jesteśmy otwarte. Tak, że oni podobno się jest coś takiego. Tak. Ja też o tym czytałam, tak, ale nie żeby wyjść i tak autentycznie po prostu, wiesz, że o, miło pana poznać, jakby czy coś, nie. No nie, po prostu nie wiem, nie uciekać wzrokiem może, nie wiem, jeśli on ci się podoba. A, że tak dokładnie, ostatnie spotkanie było 2 lata temu i piszemy od czasu do czasu. Czyli... Super. A moje pytanie brzmi też jakby, po co pani to robi?
Цель писания с мужчиной через 2 года и не спотыкание с ним. Цель. Не, ну если, например, Борис Пастернак имел таком кузинку своем, и они писали через целое жизнь до себе. В молодости были закохані, потом еще им там не уложило, и они через целое жизнь писали. Але то были вибитні таці літераті, так? Файні ще чита їх пам'ятники і так далі, і те листи, і так далі. Вони ще там делектували і так далі. Ту я розумію. Припущам, що пані не є з Пастернаком, ані його кузинком. По це писати через 2 роки з фацетом? Чи є? Прошу відповідати. Ні, я поважніше. Прошу написати, для чого пані пише через 2 роки з фацетом? Чи є можлива платонічна приязнь між билими партнерами? Dla mnie absolutnie nie. Nie, ja nie wierzę w to i po co. Zawsze było. Jest, nawet jeśli z jednej strony wychodzi, że przyjaźń, z drugiej strony na pewno jest jakaś nadzieja. Tak, ja nie wierzę w to. Nie, nie, po co? Nie ma pani innych przyjaciół po prostu. Dokładnie. Pół roku spotykania się wciąż nie był gotowy na związek swoje, przepłakałam, odeszłam i po tygodniu się dobija. Zrozumiał, że kocha, czy tylko duma boli, że stracił minusa? Nie zrozumiał, że kocha. To musi minąć troszeczkę więcej czasu niż tydzień, tak? I niech pani tak szybciutko nie wpada w jego objęcia. Niech on troszeczkę, jeśli zrozumiał, to on będzie starał się dalej. A jeśli odpadnie po tygodniu, no to i nie ma czego żałować, to nic by z tego i nie wyszło. Tak. Czytaj. Czy nie uważacie, że w dzisiejszych czasach nadużywane jest słowo depresja, narcyz oraz hejt? Ja uważam, że tak. Ja uważam, że te słowa nie są nadużywane, dlatego że to są słowa, które określają nasze czasy. Teraz rzeczywiście jest bardzo dużo osób cierpiących na depresję i też rzeczywiście, jak okazało się, ja myślę, że teraz po prostu przez łatwiejszy dostęp do wiedzy ludzie dowiedzieli się o tym, że istnieje takie zjawisko jak narcyz i dużo się tego mówi, dlatego że jest bardzo dużo osób ofiar narcyzów i o tym powinno się mówić. A hejt jest zawsze, hejt był zawsze też. Może to cię nie nazywało słowem hejt, ale zawsze były osoby, które zamiast rozwijać się wylewały swoje żale na innych ludzi, tak? Także to akurat było zawsze. Pani Tatiana, czy warto być z partnerem, który stawia... Moją córkę? Nie wiem. Nie zrozumiałam. Beznadziejni są dziś faceci, czy tak uważacie? Nie, tak nie można powiedzieć ogólnie o wszystkich facetach. Są bardzo wartościowi mężczyźni. Absolutnie nie. I kobiety są wartościowe. Nie można powiedzieć, że wszystkie faceci są beznadziejni, albo wszystkie kobiety. Absolutnie nie. Jak zmienić, czy można zmienić status relacji z kimś? Co zrobić, żeby facet, na którym nam zależy, jakoś się określił? Spytać się go prosto może. Ja nie wiem, na jakim stopniu jest relacja, tak? Nic nie pytała. Ale to po co się spotykamy 6 miesięcy, jeśli on nie proponuje relacji? To po co ja się z nim spotykam? Ja słyszałam też od znajomych facetów, że oni od razu wiedzą, czy chcą relacji, czy nie. Po prostu, no, że czy chcą relacji, czy nie. Jak nie chcą relacji, to po prostu się będą spotykać i po prostu to ciągnąć. A jak chcą relacji, to od razu wejdą po prostu w relację. No dobrze, no ale dziewczyna też ma swój rozum i oczy, tak, i widzi, że ktoś po prostu, no widać, tak? Czy to jest relacja sex only, czy no tak. Ktoś jest zaangażowany i rzeczywiście coś z tego wyjdzie sensownego. Czy wszyscy faceci teraz oczekują seksu na pierwszej, drugiej randce? Czy wszyscy faceci... A właśnie, miałam takie pytanie, też widziałam gdzieś, czy co odpowiedzieć chłopakowi z Tindera. Ona, dziewczyna, poznała chłopaka na Tinderze i pytanie było, czy uprawiasz seks na pierwszej randce? Nie.
I jeśli zadają nam takie pytanie, ktoś zadaje, na przykład poznaliśmy jakiegoś fajnego chłopaka na Tinderze i zadaje takie pytanie, albo nawet nie na Tinderze, tak? To można powiedzieć, że słuchaj, no ty mnie rozczarowujesz, ty zadajesz mi takie pytanie o seksie, tak jakby ci chodziło tylko o seks. Mamy przecież mnóstwo innych tematów, na które możemy porozmawiać, tak? Można tak odpowiedzieć. Mam 23 lata i nigdy nie miałam chłopaka, czy to źle o mnie świadczy? Jako osoba, która właśnie skończyła tydzień temu 23 lata, mogę powiedzieć, że nie. Absolutnie nie. Czemu to źle świadczy? Chociaż mój znajomy psychiatra powiedział, bo on akurat uważa, że tak, że to jest już tak za późno i tak dalej, i tak dalej. Ja tak nie uważam, absolutnie. Nie. Bardzo nie. Dobrze, proszę się uczyć, proszę zbierać doświadczenia. Mam proszę, bardzo dużo znajomych, którzy nie mieli związku jeszcze. I nic się nie stało, nic pani nie straciła. Tak, nic pani nie straciła. No naprawdę nic co do stracenia nie mam. Na odwrót właśnie myślę, że potem, wiesz, jak nie chodzisz, to potem sobie jakiś standard wyrabiasz, nie? No bo, wiesz, dobrze ci się żyje samej, to po co będziesz jakby cierpieć z kimś, to ci... Nie wiem, czy powiedzieć, czy dobrze, czy niedobrze, ale ja nie widzę tu w tym nic złego. Rozumiem, że dziewczyna po prostu się uczy i nie ma czasu na randki. Bardzo dobrze. To nie jest taki wiek, że wiesz, to panią nie ominie. To jesteśmy w tym samym wieku, Sandra. Fajnie. Już sekundę. Narcyza trzeba spuścić w WC i żyć swoim życiem, nie bać się go i nie myśleć o nim. No. Co? Narcyza trzeba spuścić do ubikacji i żyć swoim życiem, nie bać się go, nie myśleć o nim. Tak, i nawet nie myśleć, jak z nim stworzyć normalną relację. To się po prostu nie uda. To się nie uda, naprawdę. Szkoda czasu, nerwów i tak dalej. A ty taka mądra, że ja mądra, że jestem. A może ja? Nie, chodziło o mnie, bo to było nawiązanie do tego. Chciałabym, taka mądra to ja na live jestem, a w życiu to już nie. Ja chciałabym, myślałam, że ktoś napisał, że to ja mądra. Się ucieszyłam. Chwila. No czytaj. Dlaczego eks jest względem mnie agresywny, kiedy sama zastosowałam względnie niego zero kontaktu? I dlaczego eks jest względem mnie agresywny? Kiedy sama zastosowałam względem niego zero kontaktu. Ja nie rozumiem. Pani zastosowała najpierw zero kontaktu i on się zrobił agresywny? Tak. Nie wiem dlaczego. No. Nie wiem. No, może jest po prostu niedojrzały, albo źle wychowany, albo ma jakieś tam problemy ze sobą, może się zrobił agresywny. Agresja to w ogóle nie świadczy nic dobrego, tak? Bo jest agresywny, bo pani zastosowała zero kontaktu. No to halo, to pomyśl, dlaczego ktoś cię nie chce znać, tak? Może coś tam... Czy wiązanie się z kimś o niskim poczuciu wartości ma sens? Nie. Nie, dlaczego? Ktoś może być, mieć niskie poczucie własnej wartości i być wspaniałym człowiekiem. I zazwyczaj tak bywa. Zazwyczaj akurat tak bywa. Tak? Bardzo często. Ale dla narcy nie mają... Narcy akurat mają niskie poczucie własnej wartości, ale oni pokazują na zewnątrz, że są wspaniali. Tak? Nie, ja nie uważam, że to nie ma sensu. To ma sens, ale żeby to ten związek po prostu... No był szczęśliwy, tak czy inaczej osoba o niskim poczuciu własnej wartości powinna coś z tym robić, pracować nad sobą. Tylko w takim wypadku, jeśli pracuje nad sobą, to tak. A jeśli nie, to ja uważam, że nie. Tak, dlatego że jakim nie byłby dobrym człowiekiem partner, jeśli ja mam niskie poczucie własnej wartości, ja będę kusiła, żeby inni traktowali mnie jako ofiarę. I wykorzystywali, i nadużywali, tak? To nie chodzi o partnera. On może być wspaniałym, dobrym człowiekiem, ale pamiętamy, kiedy my stajemy do pozycji ofiary, my po prostu kusimy, my prosimy się innych, żeby nas tak właśnie traktowali. Także z tym trzeba coś robić. Co, gdy ciągle wspomina się te dobre chwile? Kiedy? No załóżmy po zerwaniu, tak mi się wydaje w każdym razie. Czemu? Ale to pytanie było, tak? Czemu? Co gdy ciągle się wspomina... Po prostu psychika człowieka ma taką właściwość... Dobre chwile z narcyzem. Tak, nasza psychika ma taką właściwość, że im więcej, dłużej, więcej czasu mija, to my wspominamy tylko same dobre rzeczy.
і ми не пам'ятаємо тих негативних. І то є таке досить небезпечне, якщо, наприклад, по нарцизі пані ще не вім, не споткала когось, хто би пані заінтересував, може ще пані видавати, що пані тенскні за ним, що було файне, що може варто вручити, і то буде так в кулко. З нарцизом пані не збудує щасливого зв'язку, і вгулі нема нарцизі або жінаті, так? Або психопатії. Просто відімо, з ким маємо дочинення і до свідоцтв. Ja uważam, że zapisać sobie po takiej relacji, po każdym zerwaniu w ogóle, zapisać sobie wszystkie powody, dlaczego zerwaliście. I nie, dokładnie, można zapisać sobie i potem, kiedy będzie znowu taka fala przychodziła, że ja żałuję, ja chcę wrócić, było super, to po prostu sobie przeczytać. I nawet tak? Powspominać te złe chwile, cały czas po prostu mam wrażenie, że ten i potem ten. Związek z narcyzem tak bardzo mnie zmienił i moje spojrzenie na życie, że teraz uwielbiam swoje towarzystwo i nie chcę mi się spotykać z ludźmi. Czasem martwię się, że to źle. Dlaczego źle? Jeśli pani czuje się z tym dobrze, to jest wspaniale i tyle. Co to znaczy, że to jest źle? Wszystko, co jest dobre dla nas, jest dobre. Nie chce pani się spotykać z innymi ludźmi, pani się nie spotyka. Byliby... Problem jest wtedy, kiedy pani czuje się źle, rzeczywiście. Kiedy pani coś tam doskwiera czy coś, no to wtedy musimy rozwiązać problem. Ale jeśli pani czuje się z tym źle, dobrze, to super. Słuchaj, nas jest 928 osób. No, super, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Czy typ osobowości może się zmienić? Chyba nie. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie, chociaż eneagrama do tego jakby zachęca i obiecuje zmiany losu przez to, jeśli zmienimy swój typ osobowości, ale mi się wydaje, że jednak się nie da. To... Co myślicie o astrologii? Ma to jakiś wpływ na ludzi, związki, czy wkładacie to pojęcie między bajki? Ja nie wierzę w astrologię, ty wierzysz? Ja nie wierzę, ale ja lubię sobie to poczytać. Posłuchać, tak, posłuchać, ja lubię. Ale nie wierzę. Ja ten, no. Super dziewczyny. Bardzo dziękujemy, pani Ewo. Pani Tatiana jest pani najmądrzejsza, kochana z dużym poczuciem humoru. Słyszałaś? Najmądrzejsza jestem, słyszałaś. Córkę ma pani, super. Pozdrowienia was serdecznie i wszystkiego najlepszego. Najmądrzejsza jestem, nie ma proroków we własnym kraju. Jestem super. A jestem najmądrzejsza. Denerwuje mnie to, że muszę mojego mężczyznę pytać się o spotkanie, chyba źle robię. Co mogę zrobić następnym razem? Spróbować nie pytać i zajmować się swoimi sprawami, tak? I zaczekać, aż on zaproponuje. Nie pytać się, przestać się pytać. I zobaczyć, może on nigdy się nie zapyta i nigdy państwo się nie spotkacie, tak? No to też jest odpowiedź i rozwiązanie. A może on zacznie się pytać i proponować coś. Prawdopodobnie myślę, że za jakiś czas on zacznie się pytać i zacznie, i zwłaszcza jeśli pani skieruje całą swoją uwagę na jakieś swoje sprawy, znowu powiem, 105 raz, to on poczuje coś niewerbalnie, tak, że gdzieś pani ucieka, gdzieś ta pani energia ucieka i wtedy bardziej się uaktywni. Tak powinno być w każdym razie. Filka. Poznałam dużo młodszego chłopaka, on już o tym wie, dlatego zaproponował mi związek bez zobowiązań, co odpowiedzieć? Spowiedzi, tak jak wyżej mówiliśmy, że ja już mam dwa związki bez zobowiązań. Po co mi jest potrzebny trzeci? Fajne z was dziewczyny, super macie kontakt. Lata pracy. Wzloty i upadki. Wszystko zależy od matki. Tak. Super kontakt. Tak. Twojego numeru telefonu nie mam nawet. Czy to córka? Siostra. Siostra. Starsza. Moja. No chyba. Zaraz już nie będzie super kontaktu. Zaraz nie będzie. Nie. Zaraz nie. Wyłączymy lewa. Co myślicie o manifestacji? Pozdrawiam. Kto pozdrawia? Nie usłyszałam. Pani się pyta. Co myślicie o manifestacji? Pozdrawiam.
O jakiej manifestacji? Wiesz, co to manifestacja? No wiem, ale która konkretnie? No ogółem o manifestacji. Co sądzisz o manifestacji? No zależy, jaki, zależy od kontekstu, tak? W którym kraju, z jakiego powodu i tak dalej. Ale co to za różnica? Jak to ogromna różnica? Czyli jak jestem z Nigerii, to nie mogę manifestować, a jak jestem z Polski, to tak? Nie, no zależy, no słuchaj, no zależy, jeśli to jest manifestacja, żeby, nie wiem, pluszowi misi mieli tylko czerwony kolor, no to ja nie pójdę na taką manifestację. A jeśli to jest manifestacja w Rosji z powodu morderstwa Nawalnego przez Putina, co się śmiejesz? Co ty się śmiejesz? No się śmieję. No. Czy Sandra prowadzi również jakieś konto na Instagramie, gdzie dzieli się myślami? Mogę podzielić się swoim kontem? O nie, lepiej się nie dziel, bo jeszcze... Nie wiem co, jeszcze nie sprawdziłam, co ona tam pisze, nie? Czyż nic nie pisze. Kapitalny live? O, kapitalny live napisali. Napisali, tak. Jak na spotkaniu z superkoleżankami. Serdeczności dla wyjątkowych, mądrych i świetnych kobiet. Nie odgapiaj. Co nie odgapiaj? Ja czytałam. Dobrze. Hello girls, are you Russian? Yes, of course. Właśnie. Dobrze powiedziałam? Tak. No. We are Russian, tak? Yes. Zapiszemy pani Aniu live, tak. Czy córka dziedziczyła pasję do psychologii tak jak mama? Piękna jesteście kobiety, mądre i dużo pozytywnej energii. Dziękuję za te live. Może ja się wypowiem na własny temat. Co ty na to? Proszę, proszę. Nie no, możesz powiedzieć. Nie, proszę, proszę. Nie no, mów śmiało. Mów śmiało. Nie no, czy ja odziedziczyłam taką... No na pewno, no jakby siłą rzeczy to słucham. Muszę cię słuchać. No coś jak mamy dobrego odziedziczyłaś, nie? Ale też sama też, wiesz, jednak jestem... Nie wszystko od taty. Sandra, mama dobrze mówi, manifestacja ma więcej znaczeń, ja zrozumiałam. Oj, zniknęło mi, o co chodzi? Zależy jaka manifestacja. Mhm. Na jaki temat? Ponieważ, dlatego, że są durne też nie, manifestacje. Nie, no tak, no, ale ja myślałam, że jesteśmy jednak wszyscy rozumni ludzie, nie? Że łatwy często... To tego typu niech panie prowadzą, to są bardzo naturalne. Widzisz, miałam rację. Przyjemnie. On czasem pisze, a czasem nie. Wtedy, kiedy nie mamy kontaktu, ja dużo o nim myślę. Bardzo mi się spodobał wtedy na randce i dlatego to tak długo ciągnę, bo mam nadzieję. Zaraz, to jest ten, co przez 2 lata pani z nim pisze. Tak, proszę, pani zrobi, co uważa za stosowne. I no... Jakby, nie wiem, ile pani ma lat i ile lat pani zakłada na tą znajomość, jeśli to można, ja nie wiem, jak to określić, tak? No znajomość, powiedzmy. 2 lata pani pisze z chłopakiem, on się pani podoba, czyli już wyhodowała pani taką potężną larwę w swojej głowie i przypuszczam, strzelam. Przypuszczam, że żaden inny chłopak, których pani zna i widuje na co dzień, się pani nie podoba i on nie dorównuje tamtemu, z którym pani pisze. Tak działa nasza psychika. Przy okazji narcy, manipulanci o tym wiedzą i dlatego, no dobra, to już nie będziemy w tą stronę szli. Chodzi o to, że to, co my mamy w głowie, te wszystkie nasze myśli, to, o czym myślimy, psychika odbiera za prawdę. I pani psychika odbiera tą znajomość jako związek. I załóżmy, jutro pani się dowie, że ten chłopak spotyka się z jakąś dziewczyną, albo jest żonaty, albo ma 3 dzieci. Pani nie może tego wiedzieć, bo wy się nie spotykacie. Wy piszecie, napisać można różne rzeczy, tak? Pani się z nim nie spotyka, pani nie wie, jakie życie on prowadzi. Ale pani psychika jest przyzwyczajona do myślenia przez 2 lata i pisania z tym chłopakiem. Więc jutro się pani dowiaduje, że on kogoś ma i ma pani złamane serce. I czuje się pani zdradzona. A tutaj jakby bez podstaw, tak? Nie spotykaliście się, nie mieszkaliście razem, nie byliście nawet parą, a pani ma złamane serce dosłownie tak, jakby pani się z nim spotykała. Ból będzie nie mniejszy, dlatego że wszystko dzieje się tutaj.
No, nie, no nic, ja bym proponowała po prostu kończyć tą historię całą i nigdy więcej nie zgadzać się na pisanie z chłopakiem, tylko na spotkanie. Powiedzieć, że mnie interesują prawdziwe, normalne spotkania, jestem normalnym człowiekiem, a nie pisanie jeden. I kurczę, to jest bardzo niefajne, że pani pisze z nim przez 2 lata. Będzie pani cierpieć, a ja tego nie chcę. Tam chodziło o manifestację jako wizualizację, afirmację. Afirmację, manifestację czy wizualizację? To są 3 różne rzeczy. Ale czemu na mnie się agresywnie? Ja to czytam po prostu. A ludzie to myślą, że to jest jedno i to samo. Afirmacje, wizualizacje, manifestacje? Nie, to są różne rzeczy. Filka. Co pani myśli o miłości od pierwszego wejrzenia? Pamiętasz? Która z pań? Do kogo pytanie? No raczej nie do mnie, nie? Dlaczego? Okej. Okay. To do kogo? Proszę się zwracać, do kogo chodzi. No powiedz, dobra, czy powiedz ta stara, czy młoda? Nie ma proroka w własnym kraju. Czy da się wyleczyć neurotyzm? Dobra, nie odpowiedziałaś, co myślisz o miłości od pierwszego wejrzenia. No szczerze? Nie, nie szczerze. Pytanie. No zaraz to pójdę. No to mów. No, wydaje mi się, że jest to bardzo rzadkie. Bardzo, bardzo rzadkie. Ale jest. Miałyśmy taką koleżankę. No, oczywiście ty możesz mieć inny temat. O sobie mówisz, tak? Pewnie. Nie, o tej. No zazwyczaj jak chcemy powiedzieć o sobie, ale się krępujemy, mówimy, a ja mam taką koleżankę, która ma taką i taką sytuację. Spotyka się z żonatym i ten, kiedy się wiesz... Tak, no. No dobra, no to co z tym? Ta, pamiętasz, nie wiem, może lepiej imienia, nie będę mówić, z Paryża, koleżankę, u której byliśmy. Tak. No to ona przecież wyszła za mąż za tego po 5 minutach. On jej się oświadczył po 30 minut chyba od poznania jej, nie? I byli nadal razem. A ja nie pamiętam, nie wiem. No, a czasami tak bywa, nie? No, ten, ale to jest raczej wyjątek, tak mi się wydaje. Jak wyjść z uzależnienia emocjonalnego? Mówiliśmy o tym wiele razy, nie będę, i nawet dzisiaj mówiliśmy o tym. Proszę pooglądać to, co było wcześniej, tak? Pani ogląda i nadal nie wie. No bo ja już nie będę się powtarzać. Pani Taniu, ma pani taką cudowną córkę, dziękuję bardzo. Bardzo mi miło jako matce to usłyszeć. Lata pracy. Co? Mogę... Nie czytaj na głos, no. No to podaj. No jak chcesz, to podaj. Dobrze, to podam. To podam mój Instagram. To podam mój Instagram. Sandra Ines, ale Sandra przez S-U-N. Sundra Ines. Sundra? A czemu Sundra? Chyba. No bo żeby jakoś inaczej było, kreatywność. Nie? Aha, no tak, pani ma rację, tak czuję, że jest on mi bliski, pomimo tego, że nie jest i już w sumie cierpię. Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam, mam 34 lata. No to naprawdę ja mogę pani tylko poradzić, żeby pani jak najszybciej zakończyła tą historię. Będzie bolało. Proszę pamiętać, że on jest, istnieje tylko w pani głowie. Proszę pamiętać, że prawdopodobnie nie ma takiej osoby, jak pani o nim myśli, bo to jest tylko wytwór pani wyobraźni, tak? Pani z kimś pisze, pani nie przybywa z nim na co dzień i oczywiście pisać to mnóstwo istnieje bajkopisarzy, tak? I trzeba bardzo na nich uważać. I normalny facet nie będzie pisał z dziewczyną przez 2 lata. No halo, no coś jest z nim nie tak. Nie wiem, czy jest żonaty, czy... Ja nie wiem, co z nim jest. No co to za facet, kurde, 2 lata pisze z dziewczyną i się z nią nie spotyka. Czy da się wyleczyć neurotyzm? Zależy mi na opinii mądrych osób. Można to zminimalizować, tak. Można w dużym stopniu zminimalizować. Nie jest to konieczne, żeby to leczyć. To nie jest jakieś tam, nie wiem, zaburzenie mocne, czy choroba, czy jeszcze coś, tak? I
te wszystkie takie objawy neurotyzmu, które nam przeszkadzają, można tak, to one poddają się korekcji. No, a są takie objawy neurotyzmu, które nam w ogóle nie przeszkadzają. Na przykład miłość do gadżetów, to jest też neurotyzm, tak? I takie różne te. I nam to, jeśli nam to nie przeszkadza, tak? Jeśli nie cierpi na tym w jakiś sposób nasze życie tam, czy finanse, tak? To możemy sobie na to pozwolić. Wyglądają tak. Panie jak siostry. Ale jak ja autentycznie, ja jestem ciekawa, gdzie my jesteśmy podobne? Bo ja podobnie jestem. Nie widzę między nami. Dobra, już tam nie pyta się. Odpowiedź na moje pytanie o koledze. Co zrobi narcyz, który chciał wrócić, a ja nie? Nie. Jeśli dowie się, że spotykam się z jego bliskim kolegą, a on o tym nie wie, tak? Mhm. Nie wiem, co on zrobi. No, to jest to zły pomysł czytać w myślach, próbować wejść do głowy innych ludzi. Bardzo możliwe, ale nie znam też tego człowieka. To ja pani ufam, że to jest narcyz, tak? Zakładam, że pani nie pomyliła się z diagnozą. Jeśli to jest narcyz, bardzo prawdopodobnie będzie coś gadał temu koledze na panią, coś złego. I będzie to robił w taki sposób, żeby go zniechęcić do pani. Jeśli to jest narcyz, ja zakładam, że ufam pani, że to jest narcyz. Od narcyzów trzeba jak najdalej, nie wracać, nie myśleć w ogóle. Fajnie byłoby zrobić live o neurotyzmie. No, zrobimy. Mają panie identyczne usta i oczy oraz rysy twarzy i ktoś tam napisał, że nosy mamy podobne. Nie, to już było. Oczy, ja mam brązowe, córka ma niebieskie. Jakie podobne? Jak można pomóc siostrze chorej na depresję? Siostra stała, słania się na nogach, nie ma sił na nic. Płacze, nie umie zrobić niczego wokół siebie, mieszka z partnerem w innym mieście. Pani nic nie zrobi, pani może tylko zaproponować siostrze pomóc, pójść do psychiatry. Jeśli siostra tego nie zrobi, to nic pani nie zrobi. Siostra jest dorosła, więc... Ale byłoby dobrze też zrobić badania. Sprawdzić też i hormony, i poziom żelaza. Bardzo często się przypisuje teraz antydepresanty przez psychiatrów, tak? A problem może być w czymś innym. Także trzeba badania byłoby zrobić. No i szybciutko po pomoc, ponieważ no po co ma cierpieć, tak? Porozmawiać z nią, że po co ty masz cierpieć i życie marnuje kolejny dzień. Przekładasz jak kartkę po prostu w książce, tak? Kolejną i cierpisz, po co? Trzeba iść po pomoc i rozwiązać tą sytuację przykrą, tak? Jak rozpoznać narcyza najlepiej na pierwszej randce? Będzie bardzo dużo cukru, będzie słodził, będzie po prostu szarmancki, będzie pokazywał, że jest nieśmiały, będzie pokazywał siebie z jak najlepszej strony, będzie po prostu dużo słodził, będzie szło cukrowe. Po prostu na pierwszej randce poczuje się pani z narcyzem, tak? Że spotkała pani człowieka, o którym marzyła pani przez całe życie. Że los wynagrodził pani wszystkie cierpienia w życiu i postawił tego człowieka na pani drodze. Że to jest naprawdę ucieleśnienie wszystkich marzeń najskrytszych. Że taki człowiek to jest po prostu, no to jest skarb, dar z niebios, tak? I tak będzie się pani czuła jeszcze przez jakiś czas, gdzieś tak mniej więcej od miesiąca do trzech. I potem nagle dostanie pani taki cios w plecy, że no jeśli nie będzie pani przygotowana, to trudno będzie się pani potem pozbierać. Także jeśli ktoś bardzo słodzi, ktoś jest taki po prostu dopasowany do nas maksymalnie, ktoś jest wyjątkowy, ktoś po prostu powoduje, że mamy jakieś takie emocje bardzo, no, bardzo wysokie takie, tak?
To co się śmiesz? Coś ci powiem. To bardzo uważać. Narcyzom mówimy papa dusznila. Papa, tak, no, papa dusznila. Ja ostatnio nagrałam film o pieskach i mówiłam tam, to teraz powiem dla Państwa, którzy się pytają, co znaczy słowo dusznila. I teraz wiem, jak to wytłumaczyć. Nagrałam wideo o pieskach i na tym wideo mówię to, co myślę, tak szczerze mówię. Mówię, że bierzcie Państwo psy ze schronisk, że to jest tyle szczęścia, że nie macie pojęcia, że oni mają wszyscy różne charaktery, że nie ma brzydkich psów, że ja się zakocham w każdym psie, dlatego że nie da się, oni mają taki charakter i tak dalej, i tak dalej. I kiedy ja słuchałam tego, potem oglądałam to wideo, a ja mówiłam szczerze, ja mówiłam to, co myślę. I ja w końcu nie wstawiłam to wideo, bo dokładnie mówię tam, jak dusznila. Po prostu dusznila. Ja nie wiem, jak jeszcze bardziej precyzyjnie wytłumaczyć znaczenie słowa dusznila. No ktoś taki nudny, taki... No nudny, no dusznila. Taki, dusznila. Taki, dusznila. Taki, to bym trochę tak, że jest tak duszno i po prostu tak. Coś cię tak już męczy. I dusznila, w ogóle... tak. Nie wiem, o, wyobraźcie sobie, że jest strasznie gorąco, jest ogromny upał, jest, tak, siedzicie tak, w domu, tak. Jest gorąco i ktoś nad wami stoi i cały coś tam gada, jedno i tak. To samo i tak dalej. Macie po prostu dość. Tak, to jest tak. Taka dusznila, osoba dosłownie, no. Tak bym to nazwała. Taka dusznila. Dobra, kocik, to co, będziemy kończyć, tak? O, macie podobny styl ubioru, czy chodzicie razem na zakupy? Nie chodzimy razem na zakupy, ale styl mamy podobny akurat dzisiaj, tak? Męczy dupa. Tak. Męczy dupa, ale tu jest na dusznila jest jeszcze gorzej niż męczy dupa. Że, to jest takie dusznila. Bo oprócz tego, że męczy dupa, to jest jeszcze taki, że jest nudny taki, no po prostu. Taki nudny, taki... dokładnie. Idź już, chcę się powiedzieć, idź już stąd, idź już. Tak już dusznila. Dość mam cię po prostu. Dobry wieczór, cudowne kobiety. Chciałabym zapytać, dlaczego mężczyzna wraca do żony, która go zdradza? Jest zakochany, kocha ją, cierpi, nie pracuje nad sobą i może nie jest świadom tego, że to się powtórzy, jeśli się nic nie zmieni. Musi się coś zmienić, tak, żeby ona przestała go zdradzać. Musi się coś zmienić. Co? Nie wiem. To już... powinien byłby wyjaśnić, bo po prostu wrócić to nie jest problem wrócić, tak? Ja rozumiem, że ten mężczyzna chciałby, żeby żona przestała go zdradzać, a tutaj już trzeba zastanawiać się, co jest, gdzie jest problem i go rozwiązywać, a inaczej nie ma sensu wracać. Tak? Pani w okularach jest mega. To ja. Dziękuję bardzo. Czy zrobi Pani live na temat, jak wyleczyć się z borderline? Pozdrawiam Panie. Szczerze mówiąc, nie chciałabym robić... Ktoś jeszcze się pytał też o jakąś taką chorobę, ja nie pamiętam. Kurczę, zapomniałam teraz, jeszcze już późno. W każdym razie, ja bym nie chciała skupiać się na tych chorobach i zaburzeniach. Od tego są fachowcy. Chociaż ja też czytam, interesuję się tą literaturą, ja bym chciała, żeby jednak nasz kanał pozostawał w temacie psychologii relacji, tak? Czyli wszystko, co jest związane z relacjami i pracą nad sobą. I tego chciałabym się trzymać, tak? Uciekanie już w takie zaburzenia, tak? No to jednak... Przepraszam za to współczesne słowo, upierdliwy to dusznila. Też upierdliwy, ale upierdliwy jeszcze bardziej. Upierdliwy też, upierdliwy jeszcze bardziej. I męczy dupa, tak. Nudny. Tak, dokładnie. Jakie studio kończyła Sandra? Jeszcze nie skończyłam. Jeszcze jest w trakcie. Ostatni dzwonek już został. Tak. Pani Tatiana. Sandra studiuje ekonomię. Sandra zawsze nie się... Nie ekonomię. Privet, a co ty studiujesz? Zarządzanie. A zdawałaś egzamin z ekonomii? No egzamin, a zdawałam też egzamin z prawa, to nie znaczy, że studiuję prawo. A, no zarządzanie, tak. W każdym razie, chciałam powiedzieć, miała egzamin z ekonomii. Zachowywała się jak dusznila, bo cały czas jęczała, że nie zda tego egzaminu, że dostanie dwóje. I ja oczywiście mówię, że uspokój się, że nawet jak dostaniesz dwóje, no i co, no to pójdziesz na poprawę. I co się stanie?
każdym razie dostała piątkę. I tak jest za każdym razem. Za każdym razem. To jest taki kujon, taki ja nie wiem w kogo. Nie, bez przesady. Jesteś kujonem, jesteś strasznym kujonem. Chciałabym być, ale nie jestem. Daj spokój. Z ekonomii dostać piątkę. Wiesz, jakie to było proste? Ja nie wiem, jak się pisze słowo ekonomię. Ona dostała piątkę z niej. Ale wiesz, jakie to było proste? Ty byś dostała szóstkę. Ósemkę, tak. Tak, dobra, to uciekamy, Kapa. Idziemy ten... Tam trzeba nakarmić też nie, naszą. Jeszcze. To lepiej zrobimy jeszcze w najbliższych dniach. Padnięte jesteśmy. Jesteśmy padnięte. Mieliśmy taki ciężki dzień, byliśmy tam, załatwialiśmy różne sprawy i tak. Także co? I trzeba jeszcze Reksa i tych nakarmić. Dobra, jaka matka, taka natka obie kujonki. Ja nie jestem kujonem w życiu, nie. To jest kujon. Ja nie wiem, ja całe życie ją namawiałam, żeby ona poszła na wagary ze mną, tak? Żebyśmy tam, ja mówię, nie idź do szkoły dzisiaj. Nie, ona idzie do szkoły, taka stachanowka, taka po prostu, ja nie wiem dlaczego. Ja chyba jestem jedyną matką, która namawia dziecko do wagarów. Mówi, żeby się nie przejmowała ocenami. No dobra, ale ja zawsze miałam takie, że boli mnie głowa, zostanę w domu. Kiedy ty tak miałaś? Mała, przecież to zawsze ci mówiłam, że mama... Co ty powiadasz? No, ale zawsze wracałam ze szkoły, wracałam wcześniej, bo nie chciałam tam siedzieć. Mówiłam, że boli mnie brzuch. Nie wiem, ty nie miałaś nieobecności jakiejś tam nieusprawiedliwionej. Ile razy ci mówiłam, chodź zostań, tam pójdziemy gdzieś. No to prawda. Nawet teraz mi mówisz, że zostań. No. Także, gdzie studiujesz, Sandra? Super babeczki. Gdzie studiujesz, Sandra? W Polsce. No gady gdzie? W Krakowie. No w Krakowie. No nie wiem, czy mam mówić uniwersytet, to już tak trochę dużo informacji na mój temat. No mów, no i co? Na Jagiellońskim Uniwersytecie. Na Jagiellońskim studiuję. Słuchajcie, wiecie co, to już na zakończenie, po prostu do poprawienia humoru. Byłam w zeszłym tygodniu w Krakowie, przywiozłam psa do adopcji. I stoję, wyszłam z galerii z galerii krakowskiej, stoję na przystanku, czekam na autobus. I stoję, tak stoję, zawsze tak od ludzi dalej stoję, bo nie lubię ludzi, wolę być sama i tak dalej. Podchodzi do mnie jakiś pan i coś do mnie mówi. A ja w swoich myślach pogrążona, po prostu na swojej fali i tak dalej. I ja mówię, słucham, a on mówi, jak tam na Wawel można się dostać. A ja powiedziałam tylko dwa słowa, mówię, nie wiem, tylko dwa słowa powiedziałam, nie wiem. Ja wiem, jak się dostać na Wawel w Krakowie, ale ponieważ mam akcent, żeby nie zaczął mnie zagadywać, że jestem z Ukrainy i tak dalej, powiedziałam, że nie wiem. I ten pan odchodzi, tak patrzy na mnie, mówi, ale pani to nie jest z Polski, Ukrainka. Powiedziałam tylko dwa słowa, nie wiem, żeby nie wyczuł mojego akcentu, Sandra. Nie, no to jest ciężko, no bo teraz jak mówisz więcej, to jakby mogę usłyszeć ten akcent w nie wiem. Ale... Ja nie mówię nie wiem, ja mówię nie wiem. No jakoś tak, nie wiem, powiedziałam. No nie wiem, może z wyglądu, nie wiem czemu ten... Co pozdrów panie z pociągu. Którą? Panie, tak, a ja ostatnio pozdrawiałam. Te panie, jechaliśmy pociągiem teraz z Krakowa do Przemyśla z naszymi psami, ja i Sandra. I podeszła do mnie przykochana pani, ostatnio już też się chwaliłam, i jedna pani powiedziała, że pani Tatiana uratowała mi pani życie i tak dalej. I przytuliliśmy się, kochane. I ja byłam strasznie dumna i strasznie się cieszyła, że Sandra to usłyszała, tak? Bo nie ma proroka we własnym kraju. Córka mnie nie słucha, tak? Córka jakby zapłaciła za konsultację, to może coś by tam doceniała. Kiedy mama mówi, no to mama mówi, co mama może wiedzieć. Ja cię aż proszę, mama, ja cię zapłacę, tylko mi pomóż. Jestem w podbrankowej sytuacji. Akurat. No i ten. I także te panie, co spotkaliśmy w pociągu, bardzo pozdrawiamy. Trzy siostry, piękne, każda. Pięć, tam było pięć sióstr. Nie, ich było trzech, a w ogóle cztery. Ich jest pięciu. Trzech? Ale nie, trzy dziewczyny dużo. Podeszły tak, do, chyba do nas, a jest ich pięciu. Tak. Także te panie pozdrawiamy. Obiecaliśmy, że pozdrawiamy. Tak. Jeśli oglądają, także.
cudownie się spędza czas z wami. Tak. Z wami także. Z państwem tak samo. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. I co? I miłego wieczoru życzymy dla wszystkich. Przytulnego, fajrancik. Spokojnego. Tak, to ty powiedziałaś, że ktoś napisał. Ja, fajrancik. Dobrze. I za niedługo się zobaczymy, tak? Tak. Kiedy następny live? Kiedy następny live, nie wiem, ale ja wiem, że za 2 tygodnie będzie szkolenie z figury ojca i za 3 tygodnie będzie NLP. To już wiem, po prostu siedzę na tym, także... A gdzie mogą się dowiedzieć? Przepraszam bardzo. No już późna pora, już po 11. A gdzie mogą się dowiedzieć o szkoleniu? Gdzie? No przecież Magda udostępni jakiś ten na tym, na YouTubie? Na kanale, tak. Nie? No. Dobra, myszki, my uciekamy, bardzo wam dziękujemy, kochamy was, tak. Tęsknimy. Strasznie fajnie, tak. Fajnie się ten siedziało. Mam nadzieję, że nie irytowałam, bo wiem, że mogę być duszniłam. Dusznilej. No. Do zobaczenia, dobrej nocy. Papa, papa, papa.